Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Piotr Miller, rzecznik rządu premiera Mateusza Morawieckiego. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry. Panie ministrze, wczoraj wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk podał się do dymisji. Czy jego następcą, szefem tego resortu zostanie szef Komisji Rolnictwa, poseł Robert Telus? Czy może... Tak, pan premier Mateusz Morawiecki skierował wniosek do pana prezydenta o powołanie właśnie pana posła Telusa na nowego ministra rolnictwa i rozwoju wsi. I dzisiaj też odbędzie się powołanie, bo pan prezydent na dzisiaj też wyznaczył powołanie w tym obszarze. A dlaczego premier Kowalczyk pozostanie w rządzie, skoro stracił resort rolnictwa, nie będzie nim kierował, to dlaczego pozostanie na stanowisku? To jest doświadczony polityk, premier. Był wcześniej szefem Komitetu Stałego Rady Ministrów, w związku z tym akurat ta dynamika polityczna, która wywiązała się w obszarze rolnictwa, no, spowodowała, że pan premier Kowalczyk zrezygnował z funkcji ministra. Myślałem, że błędy pana premiera to spowodowały, pana premiera Kowalczyka, nie, że nie pełni funkcji. Ale to nie oznacza, że nie ma kompetencji. Sama dynamika. I, no nie, oczywiście, ale są pewne konsekwencje polityczne też takiej decyzji, prawda? Natomiast pan wicepremier Kowalczyk zostanie teraz szefem Komitetu Ekonomicznego, czyli pan premier Sasin pełnił funkcję do tej pory, a wicepremier Kowalczyk był wiceszefem komitetu. Teraz uzgodnione jest, że właśnie to szefem Komitetu Ekonomicznego pozostanie Henryk Kowalczyk. Wicepremierem też pozostanie, tak? Pozostanie wiceprezesem Rady Ministrów, szefem Komitetu Ekonomicznego. To teraz do tych merytorycznych jeszcze kwestii związanych ze sprawą zboża przejdźmy, panie ministrze. No, mówił wczoraj prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, że no, też będą nowe narzędzia po stronie ukraińskiej wprowadzone. Co się wydarzy, jeżeli chodzi o zboże? Co Ukraina ze swojej strony zrobi, żeby to był tranzyt zboża, a nie transport do Polski po prostu? Przede wszystkim chcemy, i takie były wczoraj wstępne uzgodnienia, one będą oczywiście operacjonalizowane w tej chwili, w najbliższych dniach, że po stronie ukraińskiej będzie też jasność, kto ma prawo eksportu na zewnątrz. Czyli krótko mówiąc, te podmioty, żeby była jasność, kto odpowiada również za eksport po stronie Ukrainy, kto wtedy może importować po stronie Polski, w sensie w ramach umów, i to mogłoby spowodować, że wtedy będzie jasność podmiotów, które eksportują, i wtedy też również miejsce, do którego jest eksportowane, i tak, żeby Polska faktycznie była miejscem tranzytu, a nie miejscem docelowego eksportu zbóż ze strony Ukrainy. Czyli każda tona zboża, jak będzie wjeżdżała do Polski, to będzie wiadomo, czy ona ma w Polsce zostać, czy ona ma tak, tylko przez Polskę przejechać, tak? I to będzie docelowo po prostu jasne. Każda większość ma przejechać, absolutnie. I kiedy, panie ministrze, można już powiedzieć, że to będzie działało? Na pewno w kwietniu. Na pewno w kwietniu, to jest tak, my chcemy, tak? Wczoraj w ogóle to jakby ze strony prezydenta Ukrainy była jasna deklaracja, że to bardzo szybko się zadzieje, żeby ten system wprowadzić. Zresztą mówił też o tym na konferencji prasowej prezydent Zełenski, że ta sprawa nie powinna w żaden sposób psuć naszych relacji, a mówiliśmy o tym też wprost w czasie rozmów, że faktycznie budzi to duże uzasadnione emocje społeczne i na tym nam bardzo zależy, aby to szybko uregulować. Panie ministrze, rozmawiam z rolniczymi środowiskami, z przedstawicielami tego środowiska, branży rolniczej, oni mówią, że duża istnieje cały czas obawa, że przed kolejnymi zbiorami, a żniwa no, naprawdę niedługo, za kilka miesięcy, już w lipcu się zaczynają, magazyny mogą nie być puste, właśnie, może nie być miejsca. Dlatego właśnie oprócz dopłat dla rolników do hektara, czyli do tych, co produkują zboże określonego rodzaju, oni otrzymują dodatkowe dopłaty do hektara, ale oprócz tego tworzymy system... Do hektara czy to tony? O ile dobrze pamiętam, do hektara tam jest akurat dopłata. Natomiast jeżeli chodzi o dopłaty do eksportu, to jest osobny mechanizm, który będzie powodował, że będziemy dopłacać do eksportu tych zbóż, które są na terenie Polski, aby to zboże wyjechało z kraju, żeby uwolniło magazyny, tak aby właśnie nie było żadnego problemu w tym obszarze. I kolejna rzecz, liberalizacja prawa dotyczącego budowy silosów, magazynów zbożowych, plus system dopłat do tego, tak aby jeszcze przed sezonem, przed kolejnymi żniwami można było stworzyć dodatkowe powierzchnie magazynowe w Polsce. One zresztą będą służyły na lata, bo akurat ich zawsze był deficyt. Okej, czyli uda się jeszcze zbudować te powierzchnie magazynowe? Tak, uda się jeszcze w tym roku i dopłacimy do tego rolnikom tak, aby było to tańsze dla nich. A panie ministrze, jeżeli chodzi o Komisję Europejską i zgodę na uruchomienie tak zwanej klauzuli ochronnej w zakresie importu bezcłowego zbóż, to już wnioski zostały wysłane do Komisji Europejskiej? Przede wszystkim został złożony ten list, który jest podpisany przez 5 premierów, i tam jest cała
seria różnego rodzaju narzędzi, które można uruchomić. Z jednej strony to są dopłaty, z drugiej strony przywrócenie docelowo ceł lub kontyngentów, jeżeli by to te poprzednie działania były niewystarczające. O ile dobrze wiem, jeden z wniosków już został złożony, tylko nie pamiętam, czy na klauzulę ochronną i na pewno na jeden rodzaj zboża, bo pamiętajmy o tym, że każde uruchomienie takiej klauzuli powoduje, że trzeba uzasadnić dla każdego rynku właściwego odpowiednie liczby, odpowiednie warunki ekonomiczne, które uzasadniają uruchomienie takiej klauzuli. Panie ministrze, o odbudowie Ukrainy porozmawiajmy, bo to wczoraj był też jeden z ważniejszych tematów wizyty prezydenta Zełenskiego. Ona ruszy po zakończeniu wojny, po zakończeniu wszelkich działań obronnych ze strony Ukrainy. Czy już w trakcie teraz trwania rosyjskiej agresji na bezpieczniejszych terenach będzie można tę odbudowę Ukrainy prowadzić? Tutaj myślę, że nie ma co czekać na to, bo pamiętajmy o tym, że przecież Ukraina jest pozbawiona w wielu miejscach podstawowej infrastruktury. Mówię tu o infrastrukturze energetycznej, wodociągowej, szkolnej, szpitalnej. W związku z tym te dodatkowe środki finansowe, które są w tej chwili deklarowane ze strony instytucji międzynarodowych, one mogłyby posłużyć Ukrainie już w tej chwili. Jesteśmy gotowi, nasze firmy są gotowe do tego, aby już w tej chwili to realizować. A druga kwestia... To w tym roku ruszy odbudowa Ukrainy? Częściowo. Realizowana na pewno, przez polskie firmy? Tak, jeszcze w tym roku. Natomiast oczywiście skala jest tutaj pod znakiem zapytania. To zależy od działań wojennych, rozumiem. To są ograniczenia z jednej strony wojenne, z drugiej strony finansowe, bo pamiętajmy o tym, że Ukraina szuka międzynarodowych środków finansowych w tym obszarze. Kolejne instytucje międzynarodowe deklarują na przykład duże środki kredytowe rozłożone na wiele lat i to jest dobra informacja, bo w przyszłości mogłaby Ukraina je spłacić chociażby z zajętych, miejmy nadzieję wreszcie, majątków rosyjskich i skonfiskowanych, które są w Europie Zachodniej. Mówicie, panie ministrze, to różne wartości się pojawiają, no ale kilkaset miliardów euro co najmniej to będzie ta wartość odbudowy Ukrainy, a jaka część, bo prezydent Wołodymyr Zełenski mówił wczoraj, że Polska będzie głównym partnerem, jeżeli chodzi o odbudowę, to można już mówić, jaki poziom tych kontraktów, jakieś wartości? Panie redaktorze, pan mówi o poziomie zniszczeń. A poziom odbudowy oczywiście siłą rzeczy niestety będzie przez jakiś większy czy dłuższy czas niższy, ponieważ siłą rzeczy nie będzie tak ogromnych środków finansowych, aby to finansować. Myślę, że w pierwszych latach to będą, w tym roku czy w przyszłym roku my możemy mówić maksymalnie o kilkudziesięciu miliardach łącznie odbudowy. Globalnie. No bo te środki finansowe muszą być znalezione, a to nie jest nie takie rozumiem, proste. Rozumiem, że o kilku, tak? Jeżeli chodzi o... Trudno pewnie teraz mówić wprost, prawda? No bo to jest spekulacja w tej chwili. Natomiast pamiętajmy o tym, że mówimy też o firmach, które działają na terenie Ukrainy, polskich firmach, które by działały na terenie Ukrainy, ale również o całych łańcuchach dostaw na terenie naszego kraju, bo logistyka i tak będzie szła przez nasz kraj. Siłą rzeczy też to będzie generowało określone kwoty dla firm. No, ale logistyka to cały czas idzie, od roku już. Tak jest. Więc to tylko kwestia po prostu skali. Panie ministrze, jeżeli chodzi o wartość tych najnowszych zakupów Ukrainy, tych wczoraj ogłoszonych, deklarowanych, to kraby między innymi, czy przede wszystkim w zasadzie, to jaka jest wartość tych zakupów? W tej chwili ona jest, że tak powiem, przygotowywane są umowy, w związku z tym tam będzie całkowita wartość oszacowana. Ale już po ogłoszeniu, jak rozumiem, tak, ale kontrakty to nie jest czas na negocjacje, prawda? Panie redaktorze, no jednak mimo wszystko też zależy od terminów dostaw, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, pamiętajmy o tym, że nie wszystkie informacje są jawne w tym obszarze, w związku z tym mogę tyle powiedzieć, że finalnie jest to 150 rosomaków, tak, czyli 50 więcej niż była deklaracja z ostatnich dni. To są trzy kompanijne moduły ogniowe RAK, czyli ponad 50 pojazdów i 100 pocisków rakietowych, 100 pocisków do zestawów rakietowych Piorun. Zresztą one się cieszą dużą popularnością wśród wojska ukraińskiego. Panie ministrze, to w takim razie jawne na pewno jest to, a przynajmniej było do jakiegoś czasu jeszcze, jaka jest skala naszej militarnej pomocy dla Ukrainy. Jaka to jest kwota? W tej chwili to jest łącznie ponad 10 miliardów złotych. Czyli ponad, powiedzmy 2,5 miliarda. Tak, około 2,5 miliarda. Jeszcze niedawno to było 2,2 miliarda dolarów, czyli ponad, ponad 10 miliardów. A teraz częściej to jest tak, że my sprzedajemy sprzęt Ukrainie niż dajemy? Jak to wygląda? W tej chwili to jest mieszana, że tak powiem, formuła, no bo pamiętajmy o tym, że Ukraina broni Europy przed Rosją. W związku z tym to też z jednej strony jest oczywiście czas na to, aby Ukraina kupowała sprzęt z naszej strony, a tam gdzie to jest możliwe długoterminowo, ale z drugiej strony ten sprzęt jest też potrzebny tu i teraz, bo inaczej Rosja posunie się w swoich działaniach wojennych dużo dalej.
To jeszcze jedna sprawa, panie ministrze. No, wystarczy śladowa, znikoma wiedza o polskiej polityce, żeby zdawać sobie sprawę, że jeżeli chodzi o VAT na żywność, to tego VAT-u nie podniesiecie w tym roku. No, przed wyborami żaden rząd na świecie by czegoś takiego nie zrobił. Możemy, panie ministrze, powiedzieć, że do końca tego roku utrzymana zostanie zerowa stawka? Ja pozostaję tutaj przy tej formule, która jest zawsze. Znaczy, my takie decyzje podejmujemy w określonych interwałach, bo to wpływa na określoną sytuację budżetową, ale faktycznie poziom inflacji, no, jest delikatnie mówiąc, niesatysfakcjonujący, więc to, co mogę zapewnić, że szukamy zawsze takich rozwiązań, które powodują ulgę u podatników. I tak się stało w zeszłym roku z całym systemem podatkowym i tak samo będzie w tym roku. Ale do ogłoszenia takiej decyzji jest pan premier. Rozumiem, ale zdaniem pana ministra, z tego co zrozumiałem, to nie jest moment na to, patrząc na tempo wzrostu cen, żeby podnosić VAT na żywność. To jest moment, w którym trzeba szukać rozwiązań, które powodują, że oczywiście te ceny są niższe. No więc tyle mogę powiedzieć, ale nie wydusi pan ode mnie deklaracji to rozwiązanie twardej, tak ponieważ, tak jak mówię, jest jeszcze tutaj decyzja pana premiera. To są kolejne miliardy złotych, które nie wpływają do budżetu państwa z tego tytułu, więc na stabilność sektora finansów też musimy patrzeć. Jasne, ale to rozwiązanie oczywiście powoduje, że ceny byłyby wyższe, prawda? No wprost, to przełożenie jest po prostu. No, dlatego w tej chwili jest VAT zerowy. Panie ministrze, to jeszcze jedna sprawa w naszej radiowej części przed dogrywką internetową. Wrócę do Ukrainy na chwilę i do tematu samolotów, bo my przekazujemy migi, ale no, prezydent Zełenski, mam wrażenie, że sugerował wczoraj, że no, dziękował oczywiście za te migi, ale sugerował, że no, przydałoby się coś więcej. Czy w planach gdzieś jest przekazanie F-16 także Ukrainie? Nie ma takich planów. Bierze to pod uwagę, panie ministrze? Nie ma takich planów w tej chwili. Nie ma takich planów w tej chwili. My przekazaliśmy migi, tak jak pan wspomniał, to jest i tak możliwe dzięki temu, że Polska to jest budowała koalicję kilku krajów, które też zdecydowały się na taki ruch. Natomiast przekazywanie uzbrojenia odbywa się w taki sposób, aby jednocześnie zawsze pilnować polskiego bezpieczeństwa. Mhm. Oczywiście ono dzięki temu, że front jest daleko od naszych granic, jest wysokie w tej chwili. Natomiast musimy też zawsze równoważyć to przekazywanie sprzętu. Rozumiem, że przekazanie myśliwców F-16 byłoby już za tą granicą. Nie wiem, czy za tą granicą, ale równolegle do tego by musiało się odbyć jeszcze coś. Uzupełniając oczywiście już, nasz już się dzieje, żeby była jasność też, bo w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego przecież mamy działania, które są podejmowane, czyli air policy całe, które jest prowadzone przez inne kraje NATO, czyli nad naszym polskim niebem latają sojusznicze myśliwce i one też bronią Polski, w związku z tym to się już dzieje. Natomiast na ten moment nie ma takich decyzji, żeby przekazywać F-16. Ale rozumiem, że w perspektywie jakiejś krótkookresowej, średniookresowej takiego tematu... Redaktorze, ja nie wiem, co zrobi Rosja w najbliższym czasie, w związku z tym nie chcę składać tutaj żadnych twardych deklaracji. Mogę powiedzieć, że teraz nie ma takiej decyzji po prostu. A jeżeli chodzi o migi, to kiedy wszystkie te, które deklarujemy, trafią na Ukrainę? To jest kwestia techniczna, w związku z tym nie jestem w stanie tej daty podać końcowej, natomiast one są stopniowo przekazywane już, tak jak pan wie, kilka zostało przekazanych. W najbliższym czasie możliwie szybko zostaną przekazane te wszystkie, które były zadeklarowane. A mówił to rzecznik rządu, minister Piotr Miller. Kończymy radiową część naszej rozmowy, ale zaczynamy tę internetową dogrywkę m.in. na stronie radioplus.pl. Słuchaczom radia życzymy dobrego dnia. Radio Plus. Sedno sprawy. Piotr Miller, rzecznik rządu premiera Mateusza Morawieckiego, cały czas jest z nami. Ponownie pana ministra i równie serdecznie jak 10 minut temu witam. Panie ministrze, Henryk Kowalczyk przedwczoraj był, wicepremier Henryk Kowalczyk był gościem telewizji Polsat News i rano mówił, że no, nie ma planów żegnania się z resortem. Już kilkanaście godzin później media obiegła informacja, no chyba Kamila Baranowska z Interią na początku podała, że minister straci ten resort, poda się do dymisji. Czy ta rozmowa wpłynęła i tłumaczenie takie, no powiedzmy wprost, mało zgrabne pana ministra, wpłynęło na tę dymisję, że komunikacyjnie sobie nie poradził? Nie, to nie jest kwestia komunikacji, to jest kwestia, tak jak mówię, takiego napięcia w tym obszarze, który w tej chwili był i my umiemy podejmować takie decyzje. Pan premier też widział, jaka była sytuacja, w związku z tym no, podjął ale taką decyzję. Ale w ciągu tych paru nas się nie zmieniła jakoś, ale nie, właśnie komunikacyjnie no, się zmieniła. Panie najwyżej. Redaktorze, tylko ja znałem też tą rozmowę pana premiera i on powiedział, że oczywiście no, jakby no, rozumiem, że nie deklarował odejścia, ale też nie powiedział, że nie odejdzie, w związku z tym to trochę myślę pewne uproszczenie, które pan no, to
zastosował. Każdy minister może powiedzieć, że tak, jesteśmy zawsze do dyspozycji premiera w każdej chwili. No i się z tym. Dokładnie, każdy minister musi się z tym liczyć. Panie ministrze, czy jeżeli chodzi o odbudowę Ukrainy, to będzie personalnie jedna osoba odpowiedzialna za te kwestie w rządzie, czy jakiś pełnomocnik rządu, czy jakaś instytucja, nie wiem, czy pełnomocnik, agencja? Bo jeżeli to jest kwestia, nie wiem, miliardów złotych, a w perspektywie lat być może dziesiątków miliardów złotych, prawda, to rozumiem, że proces... Jest Ministerstwo Rozwoju, które ten temat w dużej mierze koordynuje, czyli minister Waldemar Buda, który zresztą podpisywał wczoraj tę deklarację dotyczącą odbudowy. Mhm. Więc on w dużej mierze pełni taką rolę, ale faktycznie to jest temat międzyresortowy, bo i dotyczy Ministerstwa Aktywów Państwowych, bo mówimy tu o spółkach Skarbu Państwa, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Finansów, Funduszy. W związku z tym no, to jest praca międzyresortowa. Czy będzie pełnomocnik? W tej chwili trudno mi powiedzieć, natomiast pracujemy wspólnie. Panie ministrze, prezydent Andrzej Duda mówił wczoraj też o granicy polsko-ukraińskiej, o tym, że ona oczywiście ma ten swój geograficzny wymiar, ale jeżeli chodzi o jej fizyczność, to chcielibyśmy, czy pan prezydent chciałby, żeby no, nie dzieliły nas żadne fizyczne bariery, i podkreślił pan prezydent, że nie chodzi, no, nie, powiedział dokładnie tak może, bo to warto być precyzyjnym, że chodzi zwłaszcza o czas po przystąpieniu Ukrainy do Unii Europejskiej, ale jeżeli chodzi zwłaszcza o ten czas, to rozumiem, że nie tylko o ten czas chodzi. Czy wcześniej już pojawią się jakieś ułatwienia, jeżeli chodzi o... Panie redaktorze, to jest kwestia regulacji unijnych w dużej mierze. Jasne. I dlatego my jako Polska oczywiście chcemy, żeby żeby Ukraina jak najszybciej stała się członkiem Unii Europejskiej, bo to jest dla nas bezpieczeństwo, to jest dla nas też korzyść pod względem gospodarczym. Okay, ale czy zanim stanie się członkiem Unii Europejskiej, zanim się stanie mogą zostać członkiem Unii Europejskiej? Bo granica na przykład polsko-niemiecka wyglądała już inaczej na chwilę przed wejściem na... lata, powiedzmy, przed wejściem do Unii Europejskiej niż... Życzylibyśmy sobie tego, żeby w ramach umów gospodarczych z Unią Europejską i to o to będziemy zabiegać, taka liberalizacja współpracy gospodarczej mogła nastąpić. Dlaczego? Bo to też jest korzyść dla polskich firm. Wiemy o tym doskonale. Też popatrzmy sobie na kazusie wstępowania Polski do Unii Europejskiej, że też wiele firm zachodnich miało wtedy możliwości inwestowania w Polsce i tak samo Polska po ewentualnych umowach czy wejściu Ukrainy do Unii Europejskiej będzie miała możliwość inwestowania na terenie Ukrainy. To jest obopólna korzyść. No tak, ale mówi pan minister teraz raz o tej perspektywie po wejściu do Unii Europejskiej. Ale mówię o przed również, bo może być umowa... To nie chodzi właśnie o ten czas przed, bo to wejście do Unii Europejskiej to jeszcze jest... Może być umowa, która no jest, nie chcę powiedzieć, quasi członkostwa. Ale to my coś robimy poza tym, że chcemy, panie ministrze? Tak, oczywiście w ramach Unii Europejskiej już proponujemy rozwiązania w tym obszarze. Właśnie w ramach... przed przystąpieniem Ukrainy do Unii Europejskiej, ale też, żeby była jasność, nie chcemy, żeby niektóre kraje Europy Zachodniej próbowały ten obszar wciągnąć w taką pułapkę na zasadzie, że no częściowo tutaj zgadzamy się, a później na wieczne nigdy nie robimy integracji z Ukrainą, bo podobne niestety podejście część krajów Unii Europejskiej ma w zakresie Bałkanów Zachodnich. Niech pan zauważy, że tam wpływy Rosji w pewnym momencie znowu zaczęły być widoczne, wpływy Chin również, i Unia Europejska przespała ten okres, a te kraje już naszym zdaniem dawno powinny być w Unii Europejskiej. Ale to jeżeli chodzi o ten pierwszy krok, o tę zmianę, także dotyczącą samej granicy i jej przekraczania przez obywateli Ukrainy, to kiedy, panie ministrze, ale można panie się redaktorze, tego spodziewać? To nie chodzi o przekraczanie polskiej granicy jest już dzisiaj łatwe w stosunku do tego, co było kiedyś. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, musimy się zastanowić nad kwestiami pewnej liberalizacji handlu, ale to też musi być rozsądne. Tak, żeby właśnie, niech pan zauważy, że temat kwestii zboża też pokazuje, że tego typu umowy muszą być bardzo dobrze przeliczone, bardzo dobrze zabezpieczone pod takim kątem, żeby również nasz rynek nie ucierpiał na tym. Więc to też o tym wprost mówię. Mamy dymisję ministra rolnictwa, ale jeszcze jeżeli chodzi o zboże, panie ministrze, to jest duży błąd rządu. Tak to odbieracie, że popełniliście błąd po prostu? Panie redaktorze, zawsze każdy rząd oczywiście może być oskarżony o to, że coś poszło na przykład zbyt wolno. I okej, ja przyjmuję taką krytykę, ale jednocześnie przyjmując ją, po prostu zabieramy się do pracy, żeby te rzeczy uregulować. Przyjęliśmy, tak jak mówiłem, dopłaty dla rolników produkujących zboże, teraz dopłaty dla eksportu. Ale tu nie jest kwestia tempa, panie ministrze, tylko kierunku działania. Nie, to nie. Tutaj to nie chodzi chyba o tempo, że wcześniej mogły być dopłaty, tylko od razu można było pomyśleć o tym, co wczoraj zadeklarowała Ukraina na przykład, prawda? To myślę, że... Redaktorze, każdy oczywiście... Zbyt daleko idąca liberalizacja i wiara w to, że to zboże po prostu tak samo z siebie trochę... Przypomnijmy tylko, jak wyglądała sytuacja, gdy te przepisy były wprowadzane. To było 3 miesiące, 4 miesiące po tym, jak wybuchła wojna, gdy na Ukrainie była katastrofalna sytuacja. Głodu w Afryce Północnej, na Bliskim Wschodzie i tak dalej. O tym się mówiło, prawda? Pan by mnie pytał o to, dlaczego zabraniamy wysyłać zboże od Afryki. Ale
przypomnę, że przewodniczący Platformy Donald Tusk latem ubiegłego roku apelował w tej sprawie, żeby jednak kontrolować bardziej transport złoża. I niektórzy mówili z obozu rządzącego, że to jest tam głos Kremla w twoim domu i tak dalej. Panie redaktorze, tylko jest kwestia czasu. W którym momencie jakie słowa się wypowiada. Więc jeżeli pan Donald Tusk... dokładnie o to chodzi. Pan Donald Tusk też wypowiadał słowa dotyczące chociażby embarga na rosyjski węgiel. Gdy było wprowadzone embargo na rosyjski węgiel, pytał, dlaczego w Polsce nie ma węgla. Przypomina pan sobie dokładnie to? Był taki filmik, że apelował przed embargiem na embargo, a potem mówił, że nie ma węgla. To prawda, ale nie mówi o tej sprawie, tylko o zbożu. Mówi to, co uważa w danej chwili, że chwilowo będzie korzystne, nie patrzy na to systemowo. A my w tej chwili po prostu działamy w tym obszarze, naprostujemy te kwestie, nie zostawimy rolników samych, to jest zasada, którą mamy od wielu lat. Tak samo było w przypadku suszy czy jakichkolwiek innych problemów. Panie ministrze, kolejna sprawa. Wiele miesięcy temu Ministerstwo Finansów zapowiadało zmiany w podatku od zysków kapitałowych. Czy tutaj na te zmiany... Pana myśli podatek belki? Tak. W tej chwili nie ma takiej decyzji, żeby ruszać temat. Bo to już jesienią, jeżeli dobrze pamiętam, wiceminister Soboń chyba mówił o takich... Pewnie, że być może, że analizy były prowadzone, natomiast niech pan zauważy, że my w ciągu ostatniego roku obniżyliśmy masę różnych podatków. Globalnie to oznacza kilkadziesiąt miliardów złotych mniej w budżecie państwa, a więcej w portfelach Polaków. Panie ministrze, jeżeli chodzi o przygotowywany program Prawa i Sprawiedliwości, który będzie ogłoszony w czerwcu, jak rozumiem, tak z wszystkich deklaracji wynika, to będzie taki bogaty, prospołeczny program, obietnice dla każdej grupy społecznej i miliardy aż kapiące z tych stron papieru, czy jednak w kryzysowym roku? Panie redaktorze, zawsze my program, który przygotowywaliśmy, liczyliśmy, czyli krótko mówiąc, patrzyliśmy, jakie są możliwości finansowe budżetu państwa. No to jakie są, panie ministrze? Sektor finansów publicznych w tej chwili jest w dobrej sytuacji pod kątem zadłużenia do PKB. Niech pan zauważy, że pomimo kryzysu covidowego, pomimo wojny, nasze zadłużenie w stosunku do PKB jest mniejsze niż za czasów Donalda Tuska. A przypomnę, że on nie miał COVID-u, nie miał tak daleko idących konsekwencji związanych z wojną na terenie Ukrainy. W związku z tym, to jest ta zasadnicza różnica. Więc my sektor finansów publicznych mamy bezpieczny, ale wiemy też, że możliwe są wstrząsy różnego rodzaju geopolityczne i musimy wyważyć, na ile budżet państwa będzie zdolny do tego, żeby dalsze kroki w różnych obszarach czynić, ale na pewno będą. Ale siłą rzeczy, nie zdradzę panu teraz tych... Dlatego nie pytam o szczegóły, tylko gdzieś, nie wiem, klimat może, jakiś taki kluczowy kierunek, to będzie program, który można nazwać takim ofensywnym, taki, który, nie wiem, prospołecznym bardzo, to będzie jego rys jakiś charakterystyczny? My mamy zawsze rys charakterystyczny taki, jeżeli chodzi o kwestie społeczne, na pewno obszar zdrowia jest bardzo ważny. Strumienie o kolejne miliardy złotych, ale to ładnie się tak mówić, strumienie miliardy złotych, tylko niech pan zauważy, że właśnie to było możliwe dzięki temu, że my uszczelniliśmy system podatkowy. W 2015 roku budżet państwa wynosił niecałe 300 miliardów złotych. Teraz wynosi grubo ponad 600 miliardów złotych. No to inflację jeszcze pan musi też wziąć pod uwagę. To niech pan to rok temu ten budżet porówna. Wzrost jest faktem, tak, to prawda. Tylko teraz nie wierzę, że znikąd. Też z inflacji jednak się w sporej części... Panie redaktorze, to piękna narracja opozycji. Natomiast jak jest inflacja, również są większe wydatki, na przykład chociażby w zakresie podwójnych. No tak, ale w bezwzględnych wartościach tutaj wzrost, to akurat... Niech pan porówna półtora roku temu, proszę bardzo. Też staniemy na liczby ostro. Mówię, że wzrost jest faktem, ale jednak porównywanie 2015 z 2023, no trzeba brać pod uwagę też jednak... Niech pan porówna 2021 albo 2022 z analogicznym okresem wzrostu w okresie Platformy. Panie ministrze, jeszcze o propozycjach programowych. Mam nadzieję, że porozmawiamy i przed czerwcem, i po czerwcu, kiedy już będą upublicznione. A tymczasem bardzo dziękuję panu za tę rozmowę. Dziękuję Piotr Miller, rzecznik rządu, był gościem Sedna Sprawy. Dobrego dnia panu ministrowi. Życzę państwu do usłyszenia. Radio Plus. Sedno sprawy. A teraz już Kamila Biedrzycka i jej program Ekspres Biedrzyckiej.
Dzień dobry Państwu. W czwartek to jest program Ekspres Biedrzyckiej. Kamila Biedrzycka. Witam Państwa i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Państwa gościem już za chwilę były premier, obecnie eurodeputowany Marek Belka. Po godzinie 9.45 doskonale Państwu znana ekspertka od spraw międzynarodowych, czyli pani dr Małgorzata Bonikowska. Podsumujemy oczywiście wizytę Wołodymyra Zełenskiego w Polsce, ale nie tylko o niej mówić będziemy, bo dookoła też dzieje się wiele istotnych rzeczy. Mam nadzieję, że między Polską a Ukrainą nie będzie granic, ani tych politycznych, ani historycznych. Tak wczoraj Wołodymyr Zełenski mówił na Placu Zamkowym. Prezydent Ukrainy został wczoraj odznaczony przez Andrzeja Dudę orderem Orła Białego. Polski prezydent stwierdził, że Zełenski z pewnością jest tutaj, cytat, jedną z najbardziej znamienitych osób, które otrzymały to odznaczenie. Sprawa numer dwa, drodzy Państwo, którą mam dzisiaj do opowiedzenia, no to kolejny cios dla Władimira Putina. Bez wątpienia bardzo bolesny, a to dlatego, że ambasador Chin przy Unii Europejskiej w rozmowie z The New York Times stwierdził, że tutaj cytat bardzo dokładny. Bezgraniczne partnerstwo Chin z Rosją jest niczym więcej niż retoryką. Dodał jednocześnie, że Chiny nie są po stronie Rosji w wojnie na Ukrainie i stwierdził też, tu ten kolejny cios, że nie uznają starań Kremla, Chiny, rzecz jasna, o aneksję okupowanych części Ukrainy, w tym Krymu i Donbasu. Jak czytać te słowa? Czy one są pewnego rodzaju przełomem w tym konflikcie? Na ten temat na pewno z panią dr Małgorzatą Bonikowską rozmawiać będziemy. No i dla porządku przypomnę Państwu jeszcze, że mamy Henryka Kowalczyka poza polityczną burtą, pozarządową burtą. Henryk Kowalczyk podał się do dymisji z funkcji ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Rolnicy jednak nie są do końca usatysfakcjonowani tą decyzją pana Kowalczyka, dlatego że jak stwierdzili, przyznanie się do błędu nie powoduje, że ich problemy zostaną rozwiązane. W związku z tym to napięcie w dalszym ciągu trwa, ale czy na pewno za burtą Henryk Kowalczyk się znajdzie, czy będzie też kolejnym politykiem, który zostanie ministrem bez teki, czyli będzie pobierał pensję ministerialną, nie mając żadnych obowiązków. Na ten temat także dzisiaj u nas zapraszam. Ale raz jeszcze Państwu dla porządku przypomnę te słowa ambasadora Chin przy Unii Europejskiej, bo one rzeczywiście mogą stanowić no, pewien punkt zwrotny, jeżeli chodzi o sytuację konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, tej wyniszczającej, potwornej wojny. Po raz pierwszy takie słowa chińskiego dyplomaty padają tak wprost, a umówmy się, że jeżeli chodzi o Chińczyków, no to nie ma przypadków w tego typu deklaracjach. Przypomnę raz jeszcze, co może być najważniejsze dla Władimira Putina. Najważniejsze może być to, że Chiny nie uznają, to jest bardzo mocne sformułowanie, nie uznają starań Rosji o aneksję okupowanych części Ukrainy, w tym Krymu, przypomnę Państwu, nielegalnie anektowanemu w 2014 roku przez Rosjan, i Donbasu. Wyjaśnił także, że Pekin nie potępił inwazji Rosji na Ukrainę, ponieważ Chiny rozumieją stanowisko Rosji w sprawie działań obronnych wobec zagrożenia okrążeniem przez NATO, no ale to jest oczywista oczywistość, cytując klasyka. Chińczycy wobec NATO oczywiście muszą odzywać się i podchodzić do NATO z daleko idącą rezerwą. I Chińczycy uważają także, że źródła wojny są bardziej skomplikowane niż twierdzi Zachód. To takie pogłaskanie w stronę Federacji Rosyjskiej chyba trochę było, no ale te najistotniejsze deklaracje, czyli brak uznania starań Rosji o aneksję terytoriów ukraińskich, a także nieopowiadanie się po stronie Rosji w tej wojnie, no to jest bez wątpienia niezwykle istotna sprawa. Chylę Tobie czoła, Polsko. Tak mówił wczoraj Wołodymyr Zełenski na Placu Zamkowym. Będziemy analizować dzisiaj oba te przemówienia. Także przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy, który zdaje się zawarł w nim właściwie wszystkie najistotniejsze punkty, które powinny być zawarte, jeżeli chodzi o te nasze polsko-ukraińskie relacje. Nie zabrakło tam odniesień historycznych, choć oczywiście bardzo delikatnie. Nie zabrakło także rozmowy o odbudowie Ukrainy, bo rzeczywiście to jest rzecz, na którą w tej chwili bardzo mocno powinniśmy zwrócić uwagę. Ukrainie pomagaliśmy, pomagamy i pomagać będziemy, ale jednak trzeba też zadbać na przykład o polskich przedsiębiorców, którzy powinni mieć pierwszeństwo
zwycięstwo, jeżeli chodzi o inwestycje w tej już wygranej, miejmy nadzieję, Ukrainie. Na Polskę zawsze możecie liczyć, oczywiście takie deklaracje także padały. Wolna Polska i wolna Ukraina nigdy nie upadną. Tak zgodnie mówił Duda i Zełenski wczoraj w Warszawie. Nie będę Państwu oczywiście przypominać konkretnych cytatów, no to przyjdzie czas jeszcze dzisiaj podczas programu. Ale mam dla Państwa inną ciekawą informację, o której z kolei porozmawiamy z profesorem Markiem Belką, jako byłym premierem, ale także byłym prezesem Narodowego Banku Polskiego, bo mamy dość przerażające, alarmujące, paraliżujące, nie wiem właściwie jak to nazwać, dane szokujące Ministerstwa Finansów o tym, że zarówno dług publiczny, jak i sektora instytucji rządowych i samorządowych zdecydowanie wzrosły, drodzy Państwo. Ministerstwo Finansów podało, że za ostatni kwartał zeszłego roku oraz dwa pierwsze miesiące bieżącego roku liczby przedstawione mogą przerażać, bez wątpienia. To są dane, z których wynika, że państwowy dług publiczny na koniec czwartego kwartału 2020 roku wyniósł, uwaga, grubo ponad bilion złotych. Bilion złotych, drodzy Państwo. Sytuacja rzeczywiście jest absolutnie przerażająca. Ten bilion złotych to już 2016 rok, tak gwoli wyjaśnienia. Teraz mamy dokładnie 1,5 biliona, bo ja powiedziałam Państwu, że ponad bilion, 1,5 biliona. Dokładnie tyle, na tyle Polska jest zadłużona jako kraj. No i pytanie, w jakiej pozycji nas to stawia? Także gospodarczej, także inwestycyjnej. No i jeżeli chodzi o naszych, Polaków, poszczególnych obywateli, sytuację względem, rzecz jasna, budżetu państwa. No, rzeczywiście dane absolutnie szokujące. Ja na gospodarce aż tak dobrze się nie znam, więc pozostawię to do analizy panu profesorowi Markowi Belce. Rada Polityki Pieniężnej, to też dla Państwa pewnie ważna informacja, podjęła decyzję o tym, że stopy procentowe pozostają niezmienne. Złośliwi mówią, że pakt sopocki nadal obowiązuje. Pamiętają Państwo zapewne tę rozmowę Adama Glapińskiego z jedną z działaczek Agrounii, która to usłyszała od pana profesora Adama Glapińskiego, że podwyżek nie będzie. No, na razie rzeczywiście ich nie ma, no ale ekonomiści krótko podsumowują te decyzje Rady. Powrót inflacji do celu będzie bardzo długi. Przypomnę, że cel inflacyjny to jest 2,5%, ale przypomnę też, że ostatnio szef NBP stwierdził, że on celem inflacyjnym się nie zajmuje, bo nie do tego został powołany. No totalna paranoja. I na ten temat również już za chwilę z panem profesorem Belką zapraszam Państwa na to spotkanie. To wy toczycie walkę nie tylko o swoją niepodległość, ale także o bezpieczeństwo całej Europy. My, Polacy, doskonale pamiętamy, co to znaczy walczyć za wolność naszą i waszą. Wielokrotnie przelewaliśmy w historii krew w obronie innych krajów. Dlatego tak bardzo doceniamy waszą odwagę i wasze męstwo. I na każdym kroku apelujemy do świata o jeszcze większe i jeszcze szybsze wsparcie militarne dla wolnej i demokratycznej Ukrainy, dla obrońców jej granic. Wsparcie dla wolnej, niepodległej Ukrainy było, jest i będzie w naszym kraju poza politycznym sporem. Jestem tego pewien, niezależnie od tego, czy rządzi lewica, czy prawica. Tak było podczas pomarańczowej rewolucji, kiedy ówczesny prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski należał do liderów wsparcia dla Ukrainy. Witaj Warszawo! Witaj Polsko! Wielki narodzie Polski! Wielki narodzie ukraiński, tu ramię w ramię, zjednoczeni na tym placu duchem wolności, wielkiej historii i chwalebnego zwycięstwa, które razem przybliżamy. Nie mamy więcej takiej siły, jaka б переважила українське і польське братерство, а завдяки цьому справдяться слова. Co nam obca, przemoc, żyła, szablą, odbierzemy. Повернемо все це зло епітафією російському імперіалізму.
Państwa gościem, gościem Ekspresu Biedrzyckiej, pan profesor Marek Belka, były premier, były minister finansów i szef Narodowego Banku Polskiego, obecnie eurodeputowany. Kłaniam się, panie premierze, dzień dobry. Dzień dobry państwu. Panie premierze, kiedy słuchał pan wczoraj obu przemówień, przemówienia Andrzeja Dudy i przemówienia Wołodymyra Zełenskiego, to jakie wnioski pan wyciągnął, jeżeli chodzi o obecne relacje polsko-ukraińskie? Gdybyśmy odarli to wszystko z emocji i takich przyjaznych deklaracji, jaki konkret popłynął wczoraj pana zdaniem z tej wizyty i z tych przemówień? Przede wszystkim nie można tego odrzeć z emocji, bo przecież zarówno po stronie polskiej, jak i po ukraińskiej te emocje są ważne i one działają w dobrym kierunku. Myślę, że nasze historyczne spory, przecież obie strony, jak to zwykle między sąsiadami, mają do siebie różnego rodzaju pretensje, zostały odłożone na bok wobec sprawy absolutnie najważniejszej, walki o wolność i walki o, można powiedzieć, europejską przestrzeń, która ma się kończyć na granicy Ukrainy, a nie na Bugu. Więc tego się nie da tak zrobić. Natomiast oczywiście przecież czekamy wszyscy z niecierpliwością, aż działania wojenne się skończą i będziemy mogli przystąpić wszyscy, Polacy, ale Europejczycy, Ukraińcy przede wszystkim, do odbudowy tego kraju, do budowy na nowo, do wymyślenia Ukrainy na nowo, bo przecież nikt nie chce Ukrainy, ukraińskiej gospodarki, jakby to powiedzieć, odbudowywać w jej kształcie przed, no sprzed 30 lat. Panie profesorze, no tylko też problem polega na tym, że wczoraj, przynajmniej mam takie wrażenie, Wołodymyr Zełenski niewiele o tej przyszłości mówił. Na kwestii zaangażowania Polski w odbudowę Ukrainy, na tym skupił się prezydent Andrzej Duda. Wołodymyr Zełenski ewidentnie przyjechał, żeby podziękować, skupić się na teraźniejszości, ale tych deklaracji, jeżeli chodzi o przyszłą współpracę, także gospodarczą i w kwestii odbudowy, słów padło niewiele. Według niektórych to bardzo niedobrze. No tak, ale co, możemy sobie wyobrazić sytuację, w której Wołodymyr Zełenski powie, że polskie przedsiębiorstwa będą wobec innych uprzywilejowane. Wobec kogo? Wobec przedsiębiorstw amerykańskich, europejskich, tureckich. Nie zapominajmy o Turkach, którzy odgrywają bardzo poważną rolę w gospodarce ukraińskiej. No nie, wiadomo, że będziemy musieli stanąć do konkurencji. Emocje są za nami. Kontakty, szczególnie w prywatnym sektorze, są znakomite i coraz bardziej intensywne. I to trzeba wykorzystać. No właśnie, tylko pytanie, czy my będziemy potrafili to wykorzystać? Czy będziemy potrafili wyciągać wnioski z wcześniej, wiele lat temu, także popełnionych błędów? Jak pan sądzi? Wierzę w to, że polskie przedsiębiorstwa, szczególnie prywatne, dadzą sobie radę. Ja wiem, ile kontaktów posiadamy z Ukraińcami. Wiem także, że wśród tych rzesz Ukraińców, którzy przyjechali do Polski, są także przedsiębiorcy i plany współpracy są już tworzone, więc ja się o to nie boję. Poza tym, co tu dużo mówić, to, co powiedział prezydent Duda, warto podkreślić. Kwestie współpracy, w ogóle kwestie ukraińskie, są poza sporem politycznym i niech tak zostanie. Jeżeli tak zostanie, to będziemy w stanie bardzo wiele zrobić. Ja rozumiem pańskie stanowisko, panie premierze, w kontekście politycznym, tylko nie możemy pewnych rzeczy ignorować. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że w polskim społeczeństwie jest wiele takich zaszłości, pretensji w stosunku do właśnie tego, co wydarzyło się historycznie. Mam tutaj na myśli chociażby rzeź wołyńską. To są sprawy niezałatwione, to są sprawy nieustannie odkładane na czas właściwie nie wiadomo jaki, przyszły, ale bez konkretnej perspektywy. I czy nie sądzi pan, że jednak
tak niesamowite zbliżenie społeczeństw polskiego i ukraińskiego w kontekście tej wojny, zawarcie tej niesamowitej, zupełnie niespotykanej przyjaźni między narodami, tej pomocy wzajemnej, to nie był idealny historycznie moment do tego, żeby tę sprawę zamknąć i wreszcie pozwolić iść nam wszystkim, Polakom i Ukraińcom, w tej sprawie dalej. Mówiąc krótko, czy to nie jest tak, że Zełenski nie wykorzystał szansy? Zawsze pani ze mną rozmawia jak z działaczem gospodarczym, a tymczasem... No ale jest pan także byłym premierem, proszę pana profesora, więc za chwilkę przejdziemy do spraw gospodarczych, ale interesuje mnie też pana opinia w kontekście tego, że jest pan byłym premierem, a także obecnie eurodeputowanym. Dobrze. Ale trzeba wykorzystać to, że dzisiaj dla Ukraińców Bandera jest kimś znacznie mniej ważnym niż to było 10 lat temu czy 20 lat temu. Bandera był symbolem walki o niepodległość, o czym my nie chcemy pamiętać. Dzisiaj symbolem walki o niepodległość, jeżeli mówi się sława bohaterom Ukrainy, to mamy na myśli obrońców Azowstalu, Mariupola, Niebiańską Sotnię, czyli zupełnie inne rzeczy. Myślę, że jeżeli będziemy przyspieszać ten proces sztucznie, nie sztucznie, może źle powiedziałem, sztucznie, nadmiernie, to wpadniemy w takie kolejny, które już chyba nie są aktualne. Ja myślę, że w polskim społeczeństwie oczywiście te sprawy gdzieś tam drzemią. Politycznie to tylko Konfederacja próbuje wykorzystywać, zresztą w sposób dosyć bezwzględny i bezczelny. Natomiast trzeba powiedzieć, że rząd, jeżeli miałbym powiedzieć, jaka jest największa zasługa rządu w tej sprawie ukraińskiej, to to, że wyciszył spory także we własnych szeregach i w szeregach własnych zwolenników w tych kwestiach ukraińskich. Nie powinniśmy się zanadto z tym spieszyć, szczególnie, że my też mamy do przemyślenia wiele spraw. A, no to bez wątpienia. Panie premierze, ostatnio bardzo duże problemy polski rząd ma z polskimi rolnikami, albo też inaczej sprawę postawmy, w polscy rolnicy z polskim rządem w kontekście jakiejś totalnej dezorganizacji, jeżeli chodzi o przesył, w cudzysłowie, ukraińskiego zboża przez polskie terytorium. My mieliśmy być tylko właściwie takim miejscem, przez które to zboże przejedzie i zostanie przekazane dalej. Okazało się, że jest zupełnie inaczej, że zboże tutaj ukraińskie zostało, że zostało kupione po zdecydowanie niższej cenie przez producentów paszy. Rolnicy denerwują, minister Kowalczyk podaje się do dymisji. Ale to chyba nie załatwia sprawy, prawda? No dobrze. Przede wszystkim to warto powiedzieć, że te tak zwane solidarity lanes, czyli nie wiem, pasma solidarności, które stworzono dla transportu żywności ukraińskiej drogą lądową przez Polskę i Rumunię, zakładały, że to zboże pójdzie dalej, do Afryki na przykład. I rolą władz, rolą administracji było dopilnowanie, aby to zboże w zapieczętowanych wagonach poszło do portów i następnie dalej zostało tam, gdzie ono jest naprawdę najbardziej potrzebne. No ale zawsze znajdą się cwaniacy, którzy chcą na tym dodatkowo zarobić. I tutaj wina jest z jednej strony polskiego rządu, który nie docenił, że tak powiem, sprytu i, co tu dużo mówić, bezczelności handlowców, a z drugiej strony może trzeba było wcześniej do Unii Europejskiej zapukać. Mamy przecież naszego przedstawiciela w kolegium komisarzy, pana Wojciechowskiego, i to jeszcze dodatkowo zajmującego się rolnictwem, żeby uruchomili pewne instrumenty finansowe, co tu dużo mówić. Więc, no tak, panie premierze, tylko problem polega na tym, że pan komisarz Wojciechowski, wspomniany przez pana, mówi, że wykonał swoją pracę w tej kwestii na 200%. Dokładnie tak to określił. Pan Kowalczyk z kolei wczoraj, podając się do dymisji, zrzucał właściwie całkowitą odpowiedzialność na, zgadnijmy, kogo?
Komisję Europejską. No i teraz pytanie, jak z tej sytuacji wybrnąć, bo ona narasta, mam wrażenie. Rolnicy no, chyba jednak tym razem samą dymisją się nie zadowolą. No dobrze, tylko że ja rozumiem, że 200% normy, którą wykonał pan komisarz Wojciechowski, to nie wystarczyło, bo trzeba było się zgłosić do drugiego, swojego kolegi, komisarza Dąbrowskisa, wiceprzewodniczącego komisji, aby ten uruchomił środki na przykład na zakupy interwencyjne. Wejście Ukrainy, a ta perspektywa już jest bardzo realna, wejście Ukrainy do Unii Europejskiej będzie oznaczało nie tyle zalew żywności taniej, świetnej, na wysokim poziomie, wysokiej jakości, tylko możliwość przeznaczenia tych zasobów na przykład na pomoc dla krajów południa. Przecież Europa, no to jest strategiczny interes europejski, aby tę żywność dostarczać właśnie do Afryki, bo to potencjalnie ogranicza nacisk imigracyjny. Więc myślę, że to nie tylko problemy, ale także i możliwości powstają w wyniku tej perspektywy członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Tylko trzeba to wszystko po prostu ogarnąć. A tylko jak to ogarnąć? Panie premierze, wczoraj Grzegorz Schetyna powiedział u mnie, że sprawą polskich rolników, ukraińskiego zboża powinna zająć się także Komisja Europejska, a być może nawet Organizacja Narodów Zjednoczonych. Pan uważa, że rzeczywiście sprawa nabrzmiała tak bardzo, że te instytucje powinny się w tym momencie w to zaangażować? No, bo chodzi tak naprawdę z punktu widzenia globalnego, to problemy polskich rolników są jakby mniej palące niż problemy no na przykład ludzi w Afryce czy w innych regionach ubogich, gdzie ta żywność jest potrzebna, żeby zapobiec katastrofie humanitarnej. I stąd Schetyna wspomniał o ONZ-cie, dlatego że to jest sprawa globalna. Dziś powołam na stanowisko Ministerstwa Rolnictwa Roberta Telusa, poinformował prezydent Andrzej Duda. Dodam tylko, że Janusz Cieszyński, tak, ten od respiratorów, ma zostać ministrem cyfryzacji, panie premierze, więc roszady w rządzie. Robert Telus nowym ministrem rolnictwa. Pytanie, czy z odpowiednim pomysłem na wykorzystanie swojego potencjału w kontekście konfliktu z rolnikami. Pan użył takiego sformułowania kilka minut temu, że polski rząd nie docenił bezczelności handlowców. Co to znaczy? No jeżeli jest możliwość zarobienia pieniędzy, no to pierwsza rzecz, trzeba z niej skorzystać i w związku z tym trzeba było przewidzieć tego rodzaju zachowania i no, na przykład te transporty żywności objąć specjalną, celną opieką. Nie uczyniono tego. No nie uczyniono tego, ale z jakiego powodu? Z powodu niekompetencji pana zdaniem, czy jakichś innych przyczyn? Myślę, że niekompetencji, bo ja bym tutaj był... Znaczy ja w ogóle nie lubię takich spiskowych teorii, że ktoś tam, prawda, zarobi na tym, tak? Okay. Chociaż niewątpliwie mogły takie przypadki także być. No, mądrość ludowa głosi, że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Mamy dość szokujące dane, panie premierze, z Ministerstwa Finansów. Okazuje się, że Polska jest zadłużona na ponad 1,5 biliona złotych. Co to oznacza dla polskiej gospodarki po pierwsze i co to oznacza dla zwykłego obywatela po drugie? No, przede wszystkim nie epatujmy się bilionami, tylko porównajmy to z rozmiarem polskiej gospodarki. Tu muszę troszeczkę uspokoić panią, dlatego że wielkość zadłużenia Polski to jest około 50% PKB. To jest dużo, to jest więcej niż bywało dotychczas, ale to jeszcze mniej niż w większości krajów europejskich. W większości, nie wszystkich. Problemem zaczyna być to, iż koszt obsługi, bo przecież
nie chodzi o to, żebyśmy spłacali ten dług, tylko chodzi o to, żebyśmy go rolowali, czyli z okresu na okres przesuwali. Tylko to kosztuje, prawda? No bo trzeba pożyczać nowe pieniądze na rynku, żeby spłacać stare długi. No, to brzmi fatalnie, ale tak to jest, jeśli chodzi o gospodarkę długiem publicznym w całym świecie. I teraz koszty obsługi tego długu no bardzo, bardzo wzrosły. Dzisiaj to jest kilkadziesiąt miliardów złotych rocznie i to obciąża budżet państwa coroczny. Mówiąc krótko, gdybyśmy mieli bardzo niskie stopy procentowe, jak niektórym się wydawało, że będzie po wsze czasy, no to koszt obsługi tego długu, czyli rolowania, byłby niewielki. Ale już się to zmieniło i to drastycznie. Dzisiaj trzeba te pożyczki zaciągać na co najmniej 6%, a kto wie, może będzie i więcej. Panie premierze, pan próbuje mnie uspokoić, ale ja jednak nie do końca spokojna jestem, mimo pana najlepszej wiedzy, ale przecież oboje doskonale sobie zdajemy sprawę, że no, znaczną część wydatków państwa, tak to nazwę ogólnie, wyprowadzono poza budżet. Więc te 1,5 biliona to nie jest wszystko tak naprawdę. I teraz wracam do pytania, co to oznacza dla zwykłego obywatela i jak tak naprawdę będzie można się z tym rozprawić? Ja nie wiem, czy te 1,5 biliona nie obejmuje także tych wyprowadzonych poza budżet. No to są dane środków Ministerstwa Finansów, więc chyba raczej nie obejmuje. No tak, no ale jeżeli chodzi o Komisję Europejską, ona doskonale się orientuje co do grosza, mówię, jeśli chodzi o nasze zobowiązania. I my możemy oszukiwać samych siebie czy społeczeństwo polskie, natomiast Komisji Europejskiej się nie da oszukać. I w związku z tym to wyprowadzanie pieniędzy poza budżet ma przede wszystkim konsekwencje fatalne, dlatego że te pieniądze nie są pod kontrolą parlamentu. Innymi słowy, wydaje się jak się chce, nie wiadomo według jakich kryteriów, także może korupcyjnych, ale także po prostu wydaje się te pieniądze w sposób niekompetentny. Więc to jest bardzo wielki problem. A z naszego punktu widzenia, no cóż, to następne pokolenia będą miały większy garb tego długu i będą musiały więcej płacić za jego właśnie obsługę. Będzie mniej pieniędzy na inne cele. To teraz tak przewrotnie. Można powiedzieć, zadłużamy się kosztem naszych dzieci. To już nie mówię o wnukach, o dzieci. No właśnie. Dość przewrotnie teraz pana spytam, w jakiej sytuacji będzie nowy rząd po wyborach jesiennych, jeżeli będzie nowy. Oczywiście mam na myśli, gdyby komuś udało się pokonać Prawo i Sprawiedliwość. Na razie niewiele na to wskazuje, no ale zupełnie hipotetycznie. Przychodzą nowi ludzie, mają pierwsze posiedzenie Rady Ministrów, próbują ustalić, jak wygląda sytuacja budżetowa i co dalej? No, przede wszystkim samo ogłoszenie sytuacji jest już potężnym komunikatem dla społeczeństwa, że nie ma, jakby to powiedzieć, możliwości takiego, bym powiedział, beztroskiego rozdawania. To, co zostało dane, nie zostanie odebrane. Tak twierdzi opozycja i myślę, że się tego będzie trzymać. Natomiast tu chodzi o to, no gospodarka jest pewnym strumieniem. Czyli jeżeli się przestanie dodawać paliwa do tego inflacyjnego paleniska, no to już będzie korzyść. To już będzie miało skutek dla tempa wzrostu cen pozytywny. Panie premierze, a czy uważa pan, że to, co deklarują wszystkie ugrupowania opozycyjne, właściwie wszystkie, to, co zostało dane, nie zostanie odebrane, czy to jest rzecz do zrobienia, pańskim zdaniem? Paradoksalnie w okresie inflacji, tak, jest. Natomiast trzeba cały czas mieć na uwadze, że musimy tę inflację zwalczać. Innymi słowy, po trochu ją, że tak powiem, obniżać. A jak pan widzi perspektywy inflacyjne? Czy podobnie jak Adam Glapiński widzi pan światełko w tunelu? No, problem tylko, czy to nie jest pędzący na nas pociąg. No właśnie, o to pytam. Więc cóż,
W tej chwili obserwujemy obniżenie się tej inflacji oficjalnej, czy tej powiedzmy sobie mierzonej formalnie. Mhm. Przede wszystkim z powodu obniżenia cen surowców energetycznych na świecie. Natomiast jeżeli chodzi o tak zwaną inflację bazową, czyli ta, która jest rodzimego chowu, która nie uwzględnia czynników no z grubsza biorąc importowanych, to ona nie spada, a wręcz rośnie. I jest bardzo wysoka w porównaniu do tego, co jest w Europie Zachodniej czy w strefie euro. Ja w związku z tym jestem dosyć pesymistyczny, jeśli chodzi o to, jak inflacja, do jakiego tempa może się obniżyć pod koniec roku. Szczerze mówiąc, bardziej bym był za, znaczy miałbym opinię, że ona nie obniży się poniżej 10%. A potem, przecież to 10% to nie oznacza, że ceny spadają, tylko że będą wolniej rosły, nieco tak. Wolniej. W dalszym ciągu galopują. I galopują w sposób zarówno destrukcyjny dla procesu inwestowania, dla procesu gospodarowania, jak i dla naszych oszczędności. Więc no niestety, ale coraz bardziej widzę, że nasza gospodarka nie tyle przeżyje miękkie lądowanie, ile wpadnie w taką dosyć długą fazę stagflacji, czyli jednocześnie stagnacji gospodarczej i wysokiego tempa wzrostu. Bardzo trudno będzie z tego wyjść. Jak w tym kontekście ocenia pan kolejną, tym razem wczorajszą, decyzję Rady Polityki Pieniężnej o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie? Rzeczywiście to... Zdycha pan strasznie po każdym moim pytaniu. Nie wiem dlaczego. Czy one są takie trudne, czy po prostu nie ma pan nic optymistycznego do powiedzenia? No, one nie są łatwe wcale. Natomiast jeśli chodzi o obniżenie stóp, jeżeli chodzi o politykę stóp procentowych, na pewno należałoby z komunikacji Banku Centralnego podkreślić, że jesteśmy bardzo, bardzo daleko od celu inflacyjnego i że nie należy wykluczać dalszych podwyżek stóp procentowych. Czy to musi być natychmiast, to jest inna sprawa. Natomiast przede wszystkim na miejscu prezesa Narodowego Banku Polskiego bym, że tak powiem, no wręcz dramatycznym tonem odnosił się do planów zwiększania wydatków przez rząd. To jest dzisiaj, można powiedzieć, główny czynnik proinflacyjny. No, panie premierze, ja nie chcę być złośliwa, ale prezes Adam Glapiński chyba jednak idzie w zupełnie odwrotnym kierunku niż pan sugeruje, ponieważ twierdzi, że świetna sytuacja związana z finansami publicznymi w Polsce to jest efekt właśnie zarówno prowadzenia polityki fiskalnej, jak i monetarnej. Nie ma sobie tutaj absolutnie nic do zarzucenia. A ostatnio dopadła nas informacja wszystkich, że pan prezes Glapiński dostał podwyżkę 18%, czyli jeszcze więcej niż inflacja, że zarabia 1 300 000 zł i że to jest o 50% więcej niż najpotężniejszy człowiek w świecie finansów, czyli szef Fedu. Jak pan to ocenia jako były prezes Narodowego Banku Polskiego? No, gratuluję prezesowi, że na swoim odcinku pokonał inflację. No, natomiast z punktu widzenia no właśnie komunikacyjnego, z punktu widzenia walki z inflacją, z punktu widzenia komunikowania ludziom, że jesteśmy na drodze do niższej inflacji, no to jest zła decyzja. No dobrze, ale sam fakt, panie prezesie, panie premierze, że Adam Glapiński zarabia 50% więcej niż szef Fedu, no jest niezwykle obrazująca obecną sytuację, z którą mamy do czynienia. Nie wiem, czy ona jest bardziej absurdalna, śmieszna, straszna? No tak, to rzeczywiście jest śmieszne. Ja chcę powiedzieć, że sekretarz generalny ONZ, zdaje się, zarabia $200 000 rocznie, a więc
przynajmniej parę lat temu tak było, więc też znacznie mniej niż prezes Glapiński. No można powiedzieć na otarcie łez, że są prezesi banków centralnych, którzy zarabiają jeszcze więcej, tylko że tam nie budzi to większych emocji, no bo inflacja jest znacznie niższa. To jest podstawowe kryterium. No tak, ale prezes Glapiński, ja nie wiem, czy pan słyszał, panie premierze, ostatnio mówił o tym, że to nie jest przecież rolą, czy zadaniem, już nie pamiętam dokładnie, jak to zostało określone, RPP w tej chwili. RPP nie zajmuje się celem inflacyjnym. No dokładnie takie słowa padły z ust Glapińskiego. W jakim sensie? W jakim kontekście. Znaczy, RPP nie powinno się zajmować celem inflacyjnym, tylko się powinno zajmować sposobami sprowadzenia inflacji do celu inflacyjnego. W tym sensie. Mam wrażenie, że właśnie o to chodziło. Tylko no, zdaje się, że pan prezes RPP, czy zmienił ją po prostu jakoś niepostrzeżenie. To czym się zajmuje RPP, jak nie jest sprowadzaniem inflacji do... To jest dobre pytanie. Niestety nie potrafię na nie odpowiedzieć. Panie premierze, na koniec jeszcze takie pytanie polityczne dotyczące rozbuchania administracji rządowej. Wiemy, że pan Kowalczyk podał się do dymisji, ale pozostaje w rządzie ministrem Desteki i prawdopodobnie wicepremierem nadal. Pan Dworczyk miał odejść z rządu, ale nadal w nim funkcjonuje jako minister Besteki. Pan Wójcik jest ministrem Besteki i można byłoby tak jeszcze wymieniać wiele, wiele, wiele nazwisk. Jak to się ma do zaciskania pasa przez administrację państwową? I czy pan przypomina sobie, żeby za pańskich czasów takie sytuacje miały miejsce? No, mówiąc krótko, to jest efekt działania może nie tego rządu, tylko tej formacji politycznej, która za pomocą stanowisk w rządzie korumpuje swoich potencjalnych konkurentów, jakichś tam dysydentów z tak zwanej Zjednoczonej Prawicy. No i mówiąc krótko, żeby człowiek nie odszedł, bodaj takim przykładem odosobnionym był poseł Wypi z Porozumienia Gowina. Żeby ten człowiek nie odszedł, to daje mu się stanowisko ministerialne czy wiceministerialne. Poza tym zdaje się, że jest taka zasada, że każdy poseł powinien być co najmniej sekretarzem stanu. No więc mamy cały batalion sekretarzy stanu. No tak. No nie, to jest oczywiście bzdura. To nie ma nic wspólnego ani z oszczędnością, z naciskaniem pasa, ale przede wszystkim myślę, że to prowadzi do chaosu decyzyjnego. No ale nie o to chodzi. Chodzi o to przecież, żeby utrzymać większość parlamentarną i doprowadzić do kolejnego zwycięstwa wyborczego. A co się staje z rządzeniem, z polską gospodarką, z polskim społeczeństwem? Furda, jak się to w staropolskim języku mówiło. No tak. Efekt chociażby w postaci problemów rolników mamy jak na dłoni. Panie premierze, bardzo dziękuję za to spotkanie. Były premier Marek Belka, państwa gościem. Dużo zdrowia i spokoju w ten świąteczny czas dla pana i do zobaczenia następnym razem. Wzajemnie i wszystkim także tego życzę. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Przypomnę jeszcze raz informacje od prezydenta Andrzeja Dudy. Pan Robert Telus, czyli poseł Prawa i Sprawiedliwości, szef Komisji Sejmowej Rolnictwa, zostanie nowym ministrem rolnictwa i rozwoju wsi, następcą pana Henryka Kowalczyka. A to może później o nowym ministrze cyfryzacji, bo to jest historia absolutnie nie z tej ziemi. U państwa już za chwilę o polityce zagranicznej, ale także w polskim kontekście pani dr Małgorzata Bonikowska. Zapraszam na to spotkanie. Paradoksalnie mamy nadzieję, że z tej tak dramatycznej sytuacji, w jakiej znalazła się Ukraina, w jakiej znalazło się społeczeństwo ukraińskie, poprzez fakt tego, jak bardzo zacieśniły się związki pomiędzy naszymi narodami, kiedy Polacy wyciągnęli rękę do swoich sąsiadów z Ukrainy po to, by im pomóc w tej trudnej sytuacji, że dzięki temu także uda nam się budować świetną przyszłość. Ale obydwaj z panem prezydentem rozumiemy, że w myśleniu o tej przyszłości nie możemy zapomnieć także o przeszłości. Mówiliśmy o przyszłości i będziemy dzisiaj jeszcze mówili w znaczeniu rozwoju naszych relacji gospodarczych. To jest dzisiaj dla nas bardzo ważne. Tak jest w tym momencie, może również paradoksalnie, w jakimś sensie
poprzez to, co stało się poprzez rosyjską agresję na Ukrainę, że dzisiaj Polska jest największym partnerem gospodarczym Ukrainy, jeżeli chodzi o wzajemną wymianę handlową. Staramy się uzyskać dla Ukrainy na przyszły szczyt NATO w Wilnie, który będzie latem tego roku, gwarancje, dodatkowe gwarancje bezpieczeństwa, które będą wzmacniały potencjał militarny Ukrainy, które będą wzmacniały także i poczucie bezpieczeństwa społeczeństwa ukraińskiego, ale które będą także bardzo istotnym wzmocnieniem morale obrońców Ukrainy w ich bardzo trudnej dzisiaj walce przeciwko rosyjskiemu najeźdźcy. Wierzę w to głęboko, że takie gwarancje uda nam się dla Ukrainy uzyskać jako wstęp, powtarzam, wstęp do przyszłego członkostwa Ukrainy w pełni w sojuszu północnoatlantyckim, w czym Polska cały czas Ukrainę zdecydowanie wspiera. Państwa gościem dr Małgorzata Monikowska, prezeska Centrum Stosunków Międzynarodowych i Ośrodka Dialogu i Analiz Think Tank. Kłaniam się pani doktor, dzień dobry, bardzo mi miło, że pani przyjęła zaproszenie. Dziękuję, szczególnie dziś, ponieważ wiele do analizowania mamy w kontekście wczorajszego dnia. Zacznijmy od tego, jeśli pani pozwoli, jakie wnioski płyną tak naprawdę z tej wizyty, bo oczekiwania były ogromne. Mam wrażenie, że podbijane trochę nawet przez administrację prezydenta Andrzeja Dudy, przez poszczególnych ministrów, którzy mówili, że rozmowy te polsko-ukraińskie będą dotyczyć zarówno oczywiście wsparcia dla Ukrainy, wojny w Ukrainie, ale także przyszłości w kontekście odbudowy Ukrainy i również kwestii historycznych. No nie wszystko chyba się sprawdziło. Tak, ale myślę, że nie zmienia to faktu, że wizyta jest ważna. Dobrze, że ona się odbyła. W sumie trochę szkoda, że może tak późno z tą oficjalną wizytą Zełenski przyjechał do Polski, ale rozumiemy, że najpierw pierwsze wizyty dotyczyły tych najważniejszych krajów typu Stany Zjednoczone czy Wielka Brytania z punktu widzenia bezpieczeństwa w Ukrainy, czy krajów nieprzekonanych, no tutaj mamy wizytę we Francji. Bruksela, no to oczywiście wszyscy, czyli Unia Europejska, więc te wizyty były uzasadnione, natomiast no to, że prezydent Ukrainy teraz pojechał do Polski, ja odbieram jako taki zwrot trochę symboliczny w kierunku przyszłości właśnie, bo wszystkie pozostałe wizyty dotyczyły bieżącej sytuacji na froncie i pomocy militarnej. Teraz wydaje się, że Ukraina powoli dojrzewa do tego, żeby no myśleć o odbudowie, chociaż jeszcze oczywiście daleko do końca wojny, ale to jest myślenie dzisiaj tak naprawdę całego Zachodu i szykowane są środki, szykowane są mechanizmy finansowe, ale także proceduralne związane z przekazywaniem środków Ukrainie właśnie na odbudowę. I Polska tutaj słusznie chce odegrać rolę no nie mniej istotną, jak odgrywa teraz w czasie wojny. Myślę, że to jest wielkie wyzwanie dla Polski, dlatego że i wymaga też bardzo dużej ostrożności i takiej mądrości politycznej, dlatego że my nie będziemy największym donorem tej pomocy. My oczywiście jesteśmy teraz krajem, który jest mocno zaangażowany w przekazywanie pomocy militarnej. Jesteśmy oczywiście ogromnie ważnym hubem transportowym i tak wszelakiego ruchu na Ukrainę, również logistycznym, związanym z podróżami tak naprawdę wszystkich ważnych tego świata do Kijowa, chociażby Joe Biden z Rzeszowa jechał, czy prezydenci właśnie Francji, czy kanclerz Niemiec, czy wszyscy tak naprawdę z terytorium Polski do Kijowa zmierzają. Natomiast jak wojna się skończy, rola Polski może być zmniejszona i też te relacje ukraińsko-polskie mogą poddawane być wielokrotnej próbie. I myślę, że to spotkanie ma taki charakter podkreślający, że po pierwsze tutaj stolice obie, Warszawa i Kijów, rozumieją, że trzeba jakoś z tą przeszłością się rozliczyć, to znaczy musimy tutaj jakoś wspólnie ustalić, jak zamykamy ten rozdział. Pamiętamy, ale chcemy ten rozdział zamknąć mądrze. To jest bardzo wrażliwa i bardzo trudna kwestia. Natomiast najważniejsza jest przyszłość. Najważniejsze jest to, co się zadzieje właśnie po zakończeniu wojny. I Polska tu musi pamiętać, że nie będąc głównym donorem, musi budować relacje z Ukrainą takie, żeby to ukraińska strona nie chciała bez Polski tego procesu kontynuować. Pani doktor, zamykając temat historyczny, czy pani zdaniem da się otworzyć przyszłość, nie zamykając przeszłości? My musimy szczerze rozmawiać ze sobą. Historyczne związki Polski i Ukrainy to nie tylko II wojna światowa, to jest wiele set lat
współzależności. To jest XVII wiek, każdy Polak czyta trylogię, wie o powstaniach Chmielnickiego, wie o kozakach. To jest wielosetletnia jakaś zażyłość, ale także i trudne rozdziały. Więc wydaje się, że tutaj doświadczenia na przykład polsko-niemieckie mogą pomóc. Możemy pomyśleć o różnego rodzaju rozwiązaniach, takich jak wspólna komisja, która no, próbuje ustalić jakiś jeden sposób narracji o tych wydarzeniach, może wspólny podręcznik. Przypomnę, polsko-niemiecki podręcznik taki został opracowany, ale to wymaga bardzo dużej dojrzałości elit polskich i ukraińskich. I jak podkreślam, nie tylko w czasie wojny, ale przede wszystkim w czasie pokoju. Pamiętajmy, że Polacy też niestety mają taką cechę, że jak jest źle, to oczywiście działamy fantastycznie, co było widać w tym pospolitym ruszeniu w marcu, w kwietniu, jak Polacy tak naprawdę nikt nie wydał żadnego tutaj polecenia, czy też nie powiedział nam, co robić. Polacy sami zareagowali. Ale w czasach pokoju mamy tendencję do tego, żeby właśnie się skłócać. Nam jest bardzo łatwo różne rzeczy wmawiać. I pamiętajmy, że Rosja, która przecież pozostaje naszym sąsiadem na wschodzie i jest dużym krajem i ważnym, bardzo ważnym, rozgrywającym w przestrzeni dezinformacyjnej, można powiedzieć, że jest naszym głównym wrogiem w tym zakresie, będzie cały czas destabilizować tę sytuację, będzie próbować nas dzielić, mówiąc krótko. No, o tym wczoraj zresztą mówił prezydent Duda bardzo wyraźnie, prawda, w tym swoim przemówieniu kilkakrotnie podkreślił ten fakt. I trzeba pamiętać, że to będzie narastało, im bliżej będzie końca wojny, tym więcej będzie właśnie takich wrzutek w media społecznościowe, w internet, w debatę publiczną. I myślę, że i Polacy, i Ukraińcy są niestety podatni na to, bo to są silne emocje, bo wciąż żyją ludzie, którzy pamiętają II wojnę światową, Wołyń. To wszystko jest bardzo delikatne, a z kolei taka świadomość zagrożenia płynącego właśnie z dezinformacji rosyjskiej nie jest tak bardzo wysoka w Polsce. Więc to jest pierwsze zagrożenie, ale drugie, ja myślę, że bardzo ważne jest takie realne podejście do tego, że Ukraina będzie budować swoją tożsamość. Teraz ma absolutnie wyjątkową historyczną chwilę, żeby nie tylko w warstwie takiej narracyjnej określić samą siebie, czym jest Ukraina, czym są Ukraińcy, jakim narodem są i jak budują swoje relacje z sąsiadami. Przede wszystkim to będzie w określeniu do Rosji, no i do Zachodu, czyli Ukraina będzie się starała wyrwać z tego, nie mówię teraz zależności od Rosji, tylko z tego funkcjonowania w tej sferze wpływów no, wschodu i przejść na zachód. Polska może w tym bardzo pomóc, natomiast po drodze będzie wiele jeszcze zawirowań i na pewno napięcia. Więc stąd ta historia, ona musi, pani redaktor ma całkowitą rację, my musimy się z nią skonfrontować, no i w pewnym sensie znaleźć sposób na to, żeby o tym mądrze opowiedzieć i też dogadać się co do tego, wokół czego no, jest zgoda, że Ukraina może budować ten swój mit założycielski, bo wiadomo, że mamy problem nie tylko rzezi wołyńskich, ale banderowców, samego Bandery i tak dalej, więc tu strona ukraińska musi się również wykazać pewnego rodzaju wyczuciem. Natomiast myślę, że ta wojna i ta postawa Polski wobec Ukrainy naprawdę bardzo dużo zmieniła. I myślę, że to, co dzisiaj ta wizyta pokazuje, jest, że od góry, tak jak poprzednio, od góry płynęły nie najlepsze sygnały przed wojną, tak teraz od góry, od liderów płyną sygnały, że chcemy znaleźć wspólny mianownik i chcemy o tej historii opowiedzieć jakoś tak, żeby nie tyle o niej zapomnieć, co żeby ona nie stanowiła przeszkody w budowaniu wspólnej przyszłości. No właśnie, i teraz pytanie pani doktor, czy to nie był najlepszy moment na załatwienie tej sprawy? Bo są dwie takie grupy, mam wrażenie, komentujących tę sytuację. Jedni twierdzą, że Zełenski nie wykorzystał historycznego momentu, że nie zdarzy się już lepszy w naszych relacjach, żeby właśnie tą sprawą się zająć. Inni z kolei twierdzą, że to absolutnie nie jest dobry moment i że nie można od Ukrainy oczekiwać teraz tego typu deklaracji typu przepraszamy za rzeź wołyńską, ponieważ ma inne sprawy na głowie. Ma na głowie wojnę, Zełenski ma na głowie także konkurentów politycznych nadal w Ukrainie i po prostu nie mógł sobie na to pozwolić. Pani w której z tych grup się znajduje? Ja jestem po środku, dlatego że po pierwsze uważam, że tutaj żadna jednostronna deklaracja ani jedna wizyta nie zmieni zasadniczo obrazu. To jest jednak proces, który będzie trwał długo i będzie musiał zaangażować wiele osób. Dlatego, że na końcu dnia to jest też kwestia tego, co Polacy i Ukraińcy myślą w domach, jak rozmawiają o tym, co jest w podręcznikach, a nie tylko to, co jest w jednym przemówieniu. To jest po pierwsze. Po drugie, ja się tylko zgadzam z tym, że strona ukraińska tutaj jest bardzo istotna, dlatego że to Ukraina dzisiaj buduje narrację o sobie i buduje taką bazę
również historyczną, no bo każdy kraj musi sięgać do historii, żeby powiedzieć o swojej przyszłości, prawda? Czerpiemy z przeszłości, więc tu Polacy, polskie elity, ale także polscy eksperci, sądzę, że bardzo dobrze by było, gdybyśmy uczestniczyli w tym procesie do określania Ukrainy samej dla siebie i zbudowania narracji o relacjach polsko-ukraińskich, dlatego że pamiętajmy, że to, co potem będą mieli Ukraińcy w głowach po latach, to, co będzie w ukraińskich podręcznikach, wykuwa się właśnie teraz. I ten moment tej bardzo mocnej współpracy polsko-ukraińskiej w czasie wojny jest oczywiście ogromną szansą. To jest naprawdę przełomowy moment, tylko teraz jesteśmy pod wpływem chwili, emocji teraźniejszych, no i trwa wojna. Natomiast trudno jest zachować te emocje i jakby zbudować na nich coś, co jest bardzo, bardzo trwałe na lata, żeby nie powiedzieć na wieki. I to jest to wyzwanie, bo emocje jak to z emocjami, no dziś są, jutro ich nie ma. Natomiast pewna mądrość, która z tego płynie i pewna baza do tego, żeby aby oba narody mogły współpracować na przyszłość w oparciu o bardzo mądre podsumowanie swojej przyszłości, jest wyzwaniem naprawdę skomplikowanym, ale się udało. Wielokrotnie się udało. Zobaczmy na relacje na przykład niemiecko-francuskie, czy nawet do niedawna niemiecko-polskie. Taka reconciliation, taki rodzaj rozprawienia się z demonami przeszłości, ale właśnie po to, żeby one nam nie żeby pamiętać o nich, ale żeby nam nie przesłaniały przyszłości, jest absolutnie istotna i jednym przemówieniem się zrobić nie da. To, co jest jeszcze ważne, tylko na koniec, myślę, że Ukraińcy dziś, te emocje, które mają, to pokazują też badania opinii publicznej w Ukrainie, są absolutnie jednoznaczne co do Polaków i co do Polski. Tutaj mamy absolutnie jednoznaczną, przychylną opinię i też wdzięczność. 80% Ukraińców ponad pozytywnie odnosi się do obywateli Polski, tak to nazwę. Dokładnie. I teraz wyzwanie, które mamy, jest to, żeby to trwało. Żeby za 30 lat też tak było. Pani doktor, to teraz trochę o samym Władimirze Putinie, dla którego mam wrażenie, nie wiem, czy pani się ze mną zgodzi, ale myślę, że tak, bo nie jest to jakieś ogromne odkrycie. Ostatnie dni musiały być koszmarem, absolutnym koszmarem, no bo mamy tak. Rozszerzenie NATO o Finlandię, 31 państw już, a nie 30, wydłużenie granicy Rosji z NATO 1300 kilometrów. Mamy wizytę Wołodymyra Zełenskiego w Polsce, no i takie triumfalne jednak przyjęcie go tutaj u nas i jednak no potwierdzenie tego partnerstwa polsko-ukraińskiego. Mamy Emmanuela Macrona z Ursulą von der Leyen w Pekinie, którzy rozmawiają z prezydentem Chin. I mamy też deklarację ambasadora chińskiego przy Unii Europejskiej, który mówi, że to bezgraniczne partnerstwo Chin z Rosją to jest tylko retoryka i że Chiny absolutnie nie uznają starań Rosji o aneksję okupowanych części Ukrainy. No koszmar, to jest dla Putina chyba koszmar. Świetnie to pani podsumowała. Ja myślę, że ten koszmar Putina trwa już od ładnych kilku miesięcy i myślę, że sytuacja ewoluuje generalnie, przynajmniej na razie, na niekorzyść Rosji, ale pamiętajmy, że ciągle wszystko jest w grze. Rezultat wojny nie jest przesądzony, dlatego wydaje mi się, że te najważniejsze procesy teraz, jakie są i z punktu widzenia Rosji, one są oczywiście niepomyślne, natomiast one są nieodwracalne, to znaczy po pierwsze podmiotowość Ukrainy. To jest niezwykle istotny fakt, bo oczywiście Ukraina uzyskała niepodległość w 1991 roku po rozpadzie Związku Radzieckiego. To była tak naprawdę pierwszy raz od Rusi Kijowskiej, kiedy Ukraina miała swoje niepodległe państwo. Nie była podzielona, nie była zależna. Natomiast tak naprawdę tożsamościowo i z takiego poczucia tak naprawdę właśnie czym jest ta Ukraina niepodległa, było jeszcze daleko do określenia się. I myślę, że to, co się dzisiaj dzieje, dzięki również Załęskiemu i jego bardzo udanej polityce informacyjnej, jest to, że Ukraina po pierwsze jest widoczna z każdego miejsca na mapie. Wszyscy dzisiaj wiedzą na świecie, gdzie jest Ukraina i co to jest Ukraina. Po drugie, Załęski jako przywódca Ukrainy jest rozpoznawalny wszędzie. I to powoduje, że Ukraina weszła do pierwszego szeregu państw zachodnich tak naprawdę, pomimo przecież tego, że nie jest ani w NATO, ani w Unii Europejskiej jednak, które są nie tylko dostrzegane, ale które wspólnie będą budowały nową architekturę bezpieczeństwa Europy. Ukraina jest już jej bardzo ważnym elementem, pomimo tego, że nie jest w NATO, ale tak naprawdę na jej terenie dzieją się operacje z zaangażowaniem NATO, z zaangażowaniem pomocy finansowej, ale przede wszystkim militarnej, z bronią i tak dalej.
I to jest pierwsza rzecz i Załęski do tego zresztą mądrze nawiązuje, bo przecież wizyta w Warszawie jest trochę krojona na miarę wizyty Joe Bidena. Oczywiście nie ma porównania z siły Stanów Zjednoczonych i Ukrainy, ale w wymiarze symbolicznym to spotkanie na Zamku Królewskim, ta odezwa, że tak powiem, do Polaków, ale także do Ukraińców tutaj w Polsce, no to jest zupełnie podobne do tego, co zrobił Joe Biden. I wydaje mi się, że Załęski próbuje mówić tak, no my jesteśmy bardzo ważnym podmiotem dzisiaj w Europie i w skali europejskiej jesteśmy jednym z najważniejszych krajów, z którym trzeba rozmawiać o europejskiej przyszłości. To nie tylko jest tak, że Ukraina jest petentem do jakiegoś członkostwa, czy w Unii, czy w NATO. Ukraina jest podmiotem i bez Ukrainy trudno sobie wyobrazić dzisiaj bezpieczeństwo Europy. I to jest prawda. I myślę sobie, że z punktu widzenia Ukrainy to jest proces, który absolutnie nikt nie jest w stanie tego odwrócić. To jest najgorsza wiadomość dla Rosji, od tego, co zaczęliśmy. To jest dla Putina śmierć jego marzeń o odtworzeniu imperium w granicach dawnego Związku Radzieckiego, nawet jeżeli miałoby to oznaczać strefę wpływów. Ukraina nie jest już w strefie wpływów Rosji i nie będzie. Natomiast z punktu widzenia Polski, to oczywiście ważne jest, że ten środek ciężkości nie tylko zainteresowania, ale być może także współtworzenia tej Europy powojennej, Unii Europejskiej powojennej, on się przesuwa z zachodu do centrum i Polska jest w jego środku. I w zależności od tego, jak mądrze rozegramy teraz ten potencjał, który ta sytuacja stwarza, możemy być jednym z głównych rozgrywających w tej przyszłej Unii Europejskiej, albo nie, ale potencjał jest dzisiaj bardzo wyraźnie dostrzegalny. Jeżeli Polska będzie umiała dobrze współpracować zarówno z Ukrainą, jak i z partnerami zachodnimi, czyli z tymi, którzy do tej pory dominują, czyli Francja, Niemcy, Włochy, te silne kraje Unii Europejskiej, obok oczywiście bardzo ważnego dla nas sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi i z Wielką Brytanią, to mamy historyczną szansę, naprawdę historyczną szansę, żeby to właśnie Europa Środkowo-Wschodnia była nowym sercem Europy. Pani doktor, pani powiedziała dwie rzeczy, że rezultat wojny jeszcze nie jest przesądzony i że Ukraina nie jest już w strefie wpływów Rosji i nigdy nie będzie. Na pierwszy rzut ucha to się wyklucza. No niezupełnie, dlatego że Ukraina nie jest i nie będzie w strefie wpływów Rosji w sensie takim, że ani moralnie, ani jeśli chodzi o opinię publiczną w Ukrainie, ani po prostu Ukraina stanęła do Rosji tyłem i nigdy nie zapomni Rosjanom tego, co Rosjanie dzisiaj robią. Więc w tym sensie Ukraina jest już dzisiaj na Zachodzie. Natomiast rezultat wojny może być różny. No, już tak upraszczając, mogą być trzy scenariusze. Może być scenariusz taki, że Ukraińcom uda się wypchnąć wojska rosyjskie ze swojego terytorium. Być może nie z całego, no ale jednak Rosja będzie miała poczucie, że nie wygra tej wojny. I wtedy to jest jeden jakby początek do dalszych rozmów, no bo gdzieś na końcu dnia ten konflikt trzeba czymś zakończyć. Drugim rozwiązaniem to może być taka pełzająca wojna, że żadna ze stron nie uzyska przewagi, ale to i tak nie będzie oznaczało, że Ukraina się podda. To też słyszymy cały czas. Ukraina ma wojnę od 2014 z Rosją i nieustannie, właściwie niezmiennie mówi to samo. Nie mamy ochoty na to, żeby Rosja nam mówiła, co mamy robić. Natomiast to jest oczywiście scenariusz zły, bo to oznacza, że gdzieś tam to może trwać na lata. Ja osobiście wierzę, że jesteśmy w stanie uzyskać scenariusz numer jeden. Trzeci scenariusz, nie można go wykluczać, ale nie jest tym najbardziej prawdopodobnym. To jest, że Ukraina przegra. To z kolei będzie oznaczało również jakieś negocjacje. Natomiast wydaje się, że nie zmienia to faktu, że Zachód dzisiaj tak mocno zaangażował się w obronę Ukrainy i to nie tylko jedno państwo, to nie tylko NATO, tylko w tym sojuszu mamy ponad 50 podmiotów, że to nie jest już kwestia tylko Ukrainy i Rosji. To jest wojna tak naprawdę o nie tylko wartości, ale o przestrzeganie prawa międzynarodowego, bo dlaczego Zachód się też tak bardzo o Ukrainę upomina? Nie tylko z sympatii do Ukrainy, przede wszystkim dlatego, że została złamana Karta Narodów Zjednoczonych i to w sposób otwarty. Czyli Rosja po prostu najechała sąsiada bez żadnego powodu i otwarcie, czego nie było w 2014 roku. Więc nawet w sytuacji, w którą ja mało wierzę, że Rosja zacznie dominować na polu walki, to Zachód zrobi wszystko, żeby w skali globalnej doszło wtedy do rozmów i
Rosja została, ten imperializm rosyjski został zatrzymany. Ale wydaje mi się, że to jest scenariusz o tyle mało prawdopodobny, że Zachód zaangażował tak duże środki i militarne, i finansowe, że Ukraina naprawdę jest w stanie odepchnąć wojska rosyjskie ze swojego terytorium. Pani doktor, to jeśli pani pozwoli, chciałabym się zatrzymać jeszcze przy tych słowach ambasadora Chin przy Unii Europejskiej. W kontekście bezgraniczne partnerstwo Rosji i Chin to tylko retoryka, ale przede wszystkim, bo sądzę, że dla Putina to musiało być najbardziej bolesne, że Chiny nie uznają starań Rosji o aneksję zarówno Krymu, jak i Donbasu. Chyba nie było jeszcze tak jednoznacznej deklaracji ze strony chińskiego dyplomaty. To prawda. I ja myślę, że Chiny bardzo uważnie analizują sytuację i oczywiście nie wiemy, co zrobią, ale jedno jest pewne, zrobią to, co jest w interesie Chin. Czyli będą całą tą sytuację analizować z ich punktu widzenia. I teraz mamy kilka czynników, które sprzyjałyby jakby chińskiemu zaangażowaniu po stronie Rosji, ale mamy chyba więcej czynników, które jakby odsuwają tę możliwość, czy jakby stanowią o tym, że Chiny wahają się i raczej dzisiaj jest szansa na to, żeby takiego właśnie bliskiego partnerstwa z Rosją nie było. Przede wszystkim czynnik gospodarczy. Chiny nie chcą destabilizacji światowej. Dla Chin globalizacja jest dobra i to właśnie dzięki globalizacji Chiny urosły. No a Europa Zachodnia i w ogóle Zachód jest kluczowym partnerem Chin gospodarczym. Zwłaszcza tutaj Europa ma sporo do wygrania i ta wizyta dzisiaj prezydenta Macrona i Ursuli von der Leyen jest też kamyczkiem do tego ogródka, że jednolity rynek europejski, a przypomnę, że w obszarze gospodarki Europa działa jak jedno państwo. My mamy właśnie jednolity rynek i mamy wspólną politykę handlową, wspólną politykę celną, naprawdę wspólną, wspólną politykę ochrony konsumenta i konkurencji. Więc w warstwie gospodarczej z Europą trzeba się liczyć, to jest prawie 1/4 światowego PKB i z punktu widzenia Chin znakomity odbiorca chińskich towarów. No i oczywiście na końcu jest też jedwabny szlak, gdzie Chiny są żywo zainteresowane, żeby on działał, a on przebiega między innymi przez terytorium Ukrainy. To wszystko sprawia, że dla Chin wojna, przedłużająca się wojna i cała ta niestabilność we wschodniej części kontynentu europejskiego, czy w środku Eurazji, tak to można z chińskiego punktu widzenia określić, nie jest dobra. I druga rzecz, no wydaje się, że Chiny tutaj ewidentnie nie chcą jeszcze większej zawieruchy, to znaczy wyraźnie mówią, że nie ma żadnej chińskiej zgody na jakiekolwiek użycie jakichkolwiek rakiet nuklearnych, bo to już jest w ogóle przeniesienie konfliktu na inny wymiar, a podkreślam, Chiny potrzebują pokoju do dalszego rośnięcia, potrzebują pokoju na świecie. Wydaje mi się, że Chiny bardziej są zainteresowani wypychaniem Zachodu od siebie, w tym sensie, że nie chcą być od Zachodu uzależnione i wypychaniem tego Zachodu też ze swojego najbliższego otoczenia, w tym z Indo-Pacyfiku, z Azji, nie znaczy to jednak, że chcą konfrontacji z Zachodem. Problemem oczywiście jest Tajwan, bo tutaj nie ma żadnych wątpliwości, że Xi Jinping chce rozwiązać kwestię Tajwanu na korzyść Chin, czyli tak naprawdę zintegrować Tajwan z kontynentem, z mainlandem i to oczywiście idzie w poprzek interesom zachodnim. Ale nie musi się zrealizować w moim przekonaniu scenariusz nowej zimnej wojny. Czyli nie musi świat się znowu jakby podzielić na pół. Myślę, że Europa tutaj jest bardzo żywo zainteresowana utrzymaniem właśnie multilateralizmu. I to są te rozmowy, które się z Xi Jinpingiem prowadzi, żeby w imię właśnie tego, że tutaj i Europa, i Chiny mają ten sam interes, Chiny nie tylko nie zaangażowały się po stronie Rosji, ale być może stały się jakimś elementem rozmów o zatrzymaniu tej wojny, o jakimś porozumieniu między Rosją a Ukrainą, po to, żeby skończyć tą destabilizację w czasie wojny, żeby w Europie zapanował znowu pokój. No a Rosja i tak jest osłabiona, czyli Chiny otrzymują coś, co dla nich jest w ich interesie dobre, bo mają słabszego, wielokrotnie słabszego partnera w przypadku Rosji, z którym mają bardzo długą granicę, któremu mogą w zasadzie prawie dyktować dzisiaj ceny na surowce, których Chiny nie mają, a Rosja ma w nadmiarze i który jest otwarty, tak naprawdę jest już uzależniony od Chin i jest otwarty na wchodzenie interesów chińskich, biznesu chińskiego na terytorium Rosji, czyli tak naprawdę Chiny mogą zyskać tutaj podwójnie. To jeszcze jeden na koniec taki polski wątek dotyczący tej nowej architektury geopolitycznej, która już zaczyna być powoli budowana w kontekście także
ewentualnego przyszłego wstąpienia Ukrainy zarówno do Unii Europejskiej, jak i do NATO. Ale przy Unii chciałam się zatrzymać na sekundę. Wczoraj prezydent Andrzej Duda podczas tego swojego przemówienia kilkakrotnie podkreślał, że Polska będzie takim partnerem, adwokatem, kimś, kto będzie namawiał pozostałych partnerów europejskich do tego, żeby otworzyli się na Ukrainę w kontekście rozszerzenia wspólnoty europejskiej. Tylko pani doktor, tak jak sobie to wszystko na spokojnie przemyślimy, czy adwokatem Ukrainy może być kraj, który jest rządzony przez osoby, które w taki, a nie inny sposób do Unii się odnoszą i który w taki, a nie inny sposób za wszystko, co złe obwiniają na przykład Komisję Europejską? Czy to się po prostu nie wyklucza? To jest bardzo dobre pytanie i dobrze pani to zauważyła, ale w tym całym paradoksie tkwi pewna szansa, dlatego że kto by nie rządził w Warszawie, to z punktu widzenia interesów Polski jesteśmy zainteresowani rolą mostu dla Ukrainy. Jesteśmy zainteresowani rolą takiego trochę starszego brata, który wie, jak ten proces wygląda, proces negocjacji z Unią i który chce, aby Ukraina była członkiem Unii Europejskiej. Nie każde państwo w Unii Europejskiej po pierwsze ma taką pozycję. My jesteśmy w środku Europy mniej więcej tak samo jak Niemcy. I nie każde państwo też tak życzliwie patrzy na członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej. Powiedzmy sobie też szczerze. To znaczy Europa Zachodnia, zwłaszcza państwa, które do tej pory w tej układance unijnej dominują ze względu na podział głosu, chociażby w Radzie Unii Europejskiej, czyli przede wszystkim Niemcy i Francja, to jest duży ból głowy dla nich, jak do tego rozszerzenia w ogóle doprowadzić. One się muszą, tak obrazowo powiedziawszy, posunąć w tej układance, żeby Ukraina i inne kraje, ale przede wszystkim Ukraina, bo ona jest największa i terytorialnie, i ludnościowo, mogła się w Unii Europejskiej znaleźć. Dla Ukrainy będzie to bardzo długi i trudny proces, to dochodzenie do członkostwa, ale dla Unii Europejskiej będzie to równie trudny proces i nie brak głosów, które mają wątpliwości co do tego, czy takie rozszerzenie w ogóle jest możliwe, w ogóle jak do niego doprowadzić. Problem w tym, że w obecnym kształcie instytucjonalno-prawnym Unii Europejskiej 27 państw, i to jeszcze z takim trochę przetrąconym ego po Brexicie, jest kłopot z rozszerzeniem o kilka państw. A pamiętajmy, że Ukraina sama nie wejdzie. Ukraina to również Mołdawia, no i oczywiście Bałkany, no bo nie można ich zostawić, skoro czekają w kolejce kilkanaście już lat, bo to będzie oznaczało, że oni to odbiorą jako ostateczne nie. Więc jeżeli Europa chce, a chce być poważnie traktowana i chce być też aktorem na Bałkanach, to to rozszerzenie musi być o dużą grupę państw. Pytanie o Turcję jest pytaniem, to jest znak zapytania duży, no ale pozostali kandydaci, których jest siedmiu, będą pewnie wchodzili razem. Więc wejście, w ogóle Ukraina, która uzyskała status kandydata, to jest ogromna zmiana i nadanie nowego tempa całemu temu procesowi rozszerzenia. Natomiast jak to zrobić? No nie uda się tego zrobić po stronie unijnej bez otwarcia rozmów o kolejnym traktacie i o nowym podziale wpływów i nowym podziale głosów. To będzie już Unia Europejska 30 kilku państw. I paradoks tej sytuacji polega na tym, że właśnie w takiej Unii 30-kilku państwowej Polska może się stać, no, może mieć taką rolę, jaką miały do tej pory Niemcy w tej naszej Unii 27 państw. Pamiętajmy, Niemcy odegrały ogromną rolę w poprzednim rozszerzeniu, w tym dużym rozszerzeniu z 2004-2007 roku o nasz region i Chorwacja ostatnia w 2013, bo to one były właśnie tym mostem, to one były krajem, który lobbował za Europą Środkowo-Wschodnią, ale oczywiście zrobił to też ze względów na własny, dobrze rozumiany interes, no bo Unia Europejska to jest gra interesów, to nie jest żadna organizacja charytatywna. Pamiętajmy, Unia Europejska tak długo będzie dobrze działać i tak długo będzie się państwa się będą trzymać razem, jak wszystkim będzie to pasowało. Natomiast interes Polski dzisiaj jest taki, żeby no, trochę ten ciężar tego centrum europejskiego przeniósł się w nasz region, czyli do Europy Środkowo-Wschodniej i żeby Polska mogła odegrać dla Ukrainy taką rolę, jaką dla nas odegrali Niemcy, czyli przerzucić Ukrainę ze wschodu na zachód, jednocześnie dobrze rozumując własny interes, bo my w tym interes także mamy, tak jak Niemcy mieli, zarówno ekonomiczny, jak i polityczny.
No bo wejście Europy Środkowo-Wschodniej do Unii Europejskiej to jest odsunięcie jakiegokolwiek zagrożenia dla Niemiec, a wejście Ukrainy do Unii Europejskiej to jest odsunięcie zagrożenia od Polski. W tej grze jest również Białoruś. Ona nie może być rozpatrywana osobno, bo z punktu widzenia polskich interesów, ale także Europy, niepodległość Białorusi jest absolutnie kluczowa również, bo to chociażby powoduje, że mamy... No nie mamy granicy z Rosją tak długiej, mamy tylko obszar kaliningradzki. No ale także mamy niepodległy podmiot, który również ma szansę, gdyby reżim Putina upadł, to pojawia się duża szansa na Białorusi, że reżim Łukaszenki też się nie utrzyma. A tam społeczeństwo jest jednoznacznie antyreżimowe i jest bardzo przywiązane do idei niepodległości. To wiemy. Więc to jest ogromnie ważna gra, która się teraz toczy. I myślę, że żaden rząd w Warszawie nie może sobie pozwolić na to, żeby obecnie stanąć tyłem do Unii Europejskiej, bo ona się staje naszym głównym terenem działań i to ona jest tym magnesem dla Ukrainy. Przecież Ukraina nie chce się wiązać z Polską. Pani doktor, przepraszam, to wejdę w słowo. Czyli pani zdaniem rząd PiS-u, mimo tego wszystkiego, co się dzieje, mimo tego, że prezydent Duda mówi, że to Komisja Europejska łamie praworządność, rząd, który mówi, że to przez Komisję Europejską nie ma KPO, minister, który mówi, że to przez Komisję Europejską Polska jest zalana ukraińskim zbożem, że to nie jest stawanie tyłem do Unii, że to jest tylko taka retoryka, której no, nie do końca poważnie się traktuje w ramach wspólnoty. Poważnie się to traktuje i to jest absolutnie polityka, która nas doprowadziła no, naprawdę do jakiegoś ogromnego problemu, zupełnie niepotrzebnego. Wydaje mi się zresztą, że w roku 2016, kiedy to się wszystko zaczynało, nie było świadomości po stronie rządu Prawa i Sprawiedliwości, że sprawa może nabrać takiego rozpędu. I wydaje mi się, że jest to ogromna, ogromna szkoda, że jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy z tą polityką europejską. Natomiast dzisiaj mamy retorykę wyborczą i to przede wszystkim jest obliczone, jak rozumiem, na rezultat wyborów, który też nie jest znany. Pamiętajmy, że przecież nie wiemy, co się zdarzy i kto wygra. Natomiast gdyby się okazało, że Prawo i Sprawiedliwość kontynuuje rządzenie w Polsce, mówiąc obrazowo, nie będzie chyba możliwości, żeby upierać się przy takim antyunijnym stanowisku. Musi zostać wyciągnięty wniosek nie tylko z tego, że jakby no Polska nie ma interesu w konfliktowaniu się z Brukselą, ale przede wszystkim, że dla nas głównym terenem teraz działań będzie partnerstwo właśnie z Ukrainą, bo Ukraina, na Ukrainę będą kierowane gigantyczne środki na przebudowę, na odbudowę i przebudowę tego kraju i Polska, co widać zresztą po tej wizycie Załęskiego, jest bardzo żywo zainteresowana, żeby nie odbyło się to bez Polski, a odbędzie się bez Polski, jeżeli Polska się sama wykluczy, no bo my, żeby być w procesie odbudowy Ukrainy kluczowym partnerem dla Ukrainy, musimy być ważnym, istotnym krajem unijnym. Ukraina nie ma interesu w tym, żeby jakby skłócać się z głównymi donorami, a będą w tym gronie, no, to będą państwa G7, ale przypomnę, to będą także Niemcy i Francja. Więc żeby odegrać rolę, którą Polska by chciała odgrywać dla Ukrainy, my musimy mieć przede wszystkim dobre i bliskie relacje z Francją i z Niemcami. No właśnie, żeby nie przegapić swojego momentum. Pani doktor, bardzo dziękuję za to spotkanie. Jak zwykle to była czysta przyjemność. Doktor Małgorzata Bonikowska, gościem Ekspresu Biedrzyckiej. Wszystkiego dobrego na czas świąteczny. Dużo spokoju przede wszystkim, bo jego nam dzisiaj wszystkim najbardziej brakuje. Do zobaczenia. Bardzo dziękuję raz jeszcze. Dziękuję. I to wszystko w dzisiejszym Ekspresie Biedrzyckiej. Bardzo, bardzo Państwu dziękujemy za obecność dziś i przez cały marzec, bo ja nie wiem, czy Państwo słyszeli, ale prawie 7 milionów odsłon Ekspresu Biedrzyckiej tylko na YouTubie mieliśmy dzięki Państwu. Także kłaniamy się nisko, bo to Państwa zasługa. Są Państwo najlepsi. Ja nie lubię słodzić, ale to akurat jest stwierdzenie faktu. Oczywistej oczywistości, cytując klasyka. Michał szepcze mi tutaj do ucha bardzo dobrą wiadomość dla Państwa, jak sądzę. Zaszeptaj jeszcze raz, zaszepcz, zaszeptaj, nie wiem jak to. Pięknie szepcze. Szepcze, że będzie jutro dr Mirosław Oczkoś u Państwa. Także taki prezencik od nas na święta. Widzimy się 9.07, mam nadzieję. Spokojnego, dobrego dnia. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, cała ekipa Ekspresu. Kłaniamy się bardzo nisko, raz jeszcze dziękujemy i do jutra.